Dobry wieczór, smacznego dla tych osób, które coś spożywają, te, które czekają na zamówienie, też to przetrzymamy. Mnie to nie będzie przeszkadzało, a ja Państwu też nie będę przeszkadzał. Ponieważ czasu jest mało, a temat to jest taki, że i 10 godzin byśmy tu spędzili, prawdopodobnie nie można byłoby tego wyczerpać, od razu przechodzę do rzeczy. Rzecz, o której będę mówił, czyli wymiana elit w Polsce po 1944 roku, czyli jak Polska została skomunizowana, jeśli chodzi o kadry, jeśli chodzi o intelektualistów, ale także rzesze zwykłych, normalnych ludzi, którzy w każdych innych warunkach nie byliby tacy, gdyby to tak długo nie trwało, ale jednak prawie pół wieku zrobiło swoje. Tak naprawdę dzisiaj my nie wiemy, w jakiej Polsce żyjemy. Jaka ta Polska jest? Ona ma różne nazwy. Trzecia Rzeczpospolita? Czwarta Rzeczpospolita? Skąd się te nazwy wzięły? Kto je wymyślił? To też warto przypominać. W 1988 roku Wojciech Jaruzelski, czyli generał Ludowego Wojska Polskiego, w orędziu noworocznym powiedział między innymi coś takiego. W lipcu nadchodzącego roku, czyli w lipcu 1989 roku, upłynie 45 lat od narodzin III Rzeczpospolitej, naszej ludowej ojczyzny. Nie było Polski Ludowej, to była III Rzeczpospolita. Oni już się przepoczwarzali, przygotowywali siebie i nas do tego, żeby mentalnie to wszystko przyjąć do wiadomości. Nie było komunizmu, tak jak Aleksander Kwaśniewski twierdził w kampanii wyborczej prezydenckiej, pierwszej swojej, że on w życiu komunisty nie widział. To są jakieś w ogóle insynuacje. A przecież się golił. Wtedy przynajmniej miał gębę wyskrobaną. To jakieś lustro mu służyło do tego. I wielu z nich to samo w sposób pogardliwy wobec nas objawiało. Józef Oleksy, sekretarz wojewódzki Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u w Białej Podlaskiej, twierdził, że on w pracy, bo on to nazywał pracą, zajmował się tylko przekładaniem papierków na biurku. Tak, przychodził rano i tam miał coś z lewej strony na biurku, to przeglądał, przekładał na prawą, innym razem z prawej na lewą i to było całe jego zajęcie. To była najwyższa kasta Polski Ludowej. Sekretarz wojewódzki i komitet centralny to byli ci, którzy rządzili Polską. Ale oni tylko papierki przekładali, a Polacy sami spadali ze schodów. I teraz Jaruzelski mówi tak. Rok 1989 będzie niewątpliwie pełen ważnych, doniosłych dla Polski przeobrażeń. Uczynimy wszyscy i wszystko, aby nadchodzący rok był dla Polski otwarciem nowych, szerokich horyzontów. On nie kłamał. Tak się stało. Otworzyły się nowe, szerokie horyzonty. Dla kogo? Dla nich. Ale już wtedy były próby, żeby nazwać nową rzeczywistość, w ślad za tym, że jeśli III Rzeczpospolita to była Polska Ludowa, żeby nowy okres nazwać IV Rzeczpospolitą. W mojej ulubionej gazecie wyborczej 7 lipca 1989 roku ukazał się artykuł u progu IV Rzeczpospolitej. Dziś na naszych oczach zaczyna się wyłaniać kształt IV Rzeczpospolitej. Gdzie my właściwie jesteśmy? W jakiej Polsce żyjemy? I dlaczego ona do dzisiaj nie ma nazwy? Gdybyśmy normalnie do tego podchodzili, gdybyśmy mieli normalne elity już wtedy, w 1989 roku, gdyby one przetrwały, gdyby ta idea niepodległości w nich przetrwała, to był jeden prosty akt, przynajmniej akt moralny. Restytucja II Rzeczpospolitej. Na jeden dzień. Wiadomo, że wszystkiego by się nie dało odkręcić, wszystkiego nie dałoby się zrobić, ale w ten sposób można by się było odciąć od tej przeszłości PRL-owskiej i tą przeszłość rozliczać. A kto był tym zainteresowany? Jak się okazało, prawie nikt. Były oddolne ruchy, były spontaniczne wystąpienia, żeby coś zmienić, ale one były pacyfikowane. Kto dzisiaj pamięta, jak się zachował miłościwie nam później panujący Bronisław, czyli Bronek Komorowski, pseudonim Szaber, jako prezydent. Wtedy był wiceministrem obrony narodowej u progu tych zmian. I gdy polska młodzież zaczęła atakować komitety wojewódzkie, żeby ratować archiwa, które oni palili, on wysłał na nich ZOMO. Nie tylko to zrobił. On się tym później szczycił, że jemu się to udało,
rząd tą falę nienawiści powstrzymał. Czyli nie dostaliśmy archiwów, które były w komitetach wojewódzkich czy w komitecie centralnym, nie dostaliśmy tych ludzi w swoje ręce, przecież to nie chodziło o samosądy, nie byliby wieszani na ulicach. W Polsce czegoś takiego od dawna, takich instynktów nie było. Chociaż temu i owemu, jakby się coś tam przydarzyło, to może by nie było najgorsze, bo by się reszta bała. To jest przykład Rumunii. Co można było zrobić z przywódcą Czałuszewską? Po prostu go rozstrzelać. A my nawet do tego nie byliśmy zdolni. I teraz, nie mając nazwy dla tej rzeczywistości, nie mając wiedzy, jak się to wszystko kształtowało od samego początku, że to nie było spontaniczne, to nie był jakiś okrągły stół, do którego ludzie przyszli, usiedli, pokiwali, o, teraz będzie fajnie, pozmieniamy. Nie, oni to wszystko bardzo precyzyjnie uzgadniali. I ci, którzy byli po drugiej stronie, czyli tak zwanej naszej, brali w tym udział, wiedząc, w czym uczestniczą. Im chodziło tylko o to, żeby dojść wyżej, niż byli przedtem, czyli dojść do udziału we władzy. Ale za to wszystko zapłaciliśmy i płacimy my. Potwornym nieszczęściem dla Polski, dla Polaków jest to, że mamy wszechobecny, panujący socjalizm. On się tak nie nazywa. Na przykład Leszek Balcerowicz twierdzi, że on jest liberałem. Liberał to jest człowiek wolnościowy, który wychowuje się i innych wychowuje w idei wolnościowej. Co on ma wspólnego z wolnością? Wieloletni funkcjonariusz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wicerektor Instytutu Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu, stał się nagle liberałem. A rzeczą charakterystyczną w tym wszystkim jest to, że on jest cały czas do dzisiaj mianowany profesorem. Czy on jest profesorem, czy nie? Jak państwo myślą? Nie jest. Dlaczego nie jest? Bo nie ma dorobku naukowego. Gdyby miał cokolwiek, to zarówno podczas panowania Wałęsy, czy Kwaśniewskiego, później Komorowskiego, w zębach mu ten tytuł by przynieśli. Ale nie można, bo tam trzeba spełnić pewne wymogi, określone wymogi. On żadnego dorobku naukowego nie ma. Ale nam się wpiera, że gdyby nie on, to my byśmy tu z głodu pomarli. Były inne kraje, gdzie nie było Balcerowicza ani jego odpowiedników. I te kraje wyszły na tym lepiej. Natomiast u nas przewrócono gospodarkę do góry nogami, rabowano na potęgę, i jeden z jego akolitów, Janusz Lewandowski, który jest cały czas w parlamencie, europarlamencie, on cały czas twierdzi, że trzeba było zrobić to, co oni zrobili, bo polski przemysł był niewydolny. Czyli trzeba było sprzedać fabrykę za złotówkę, przysłowiową złotówkę, bo ona była niedochodowa, ona przynosiła straty. Człowiek normalny nie musi mieć żadnej wiedzy ekonomicznej, głębokiej, wykształcony, nie wiadomo gdzie, na zachodzie, na wschodzie, gdziekolwiek jeszcze. Ma zdrowe podejście, zdroworozsądkowe do takich rzeczy. Jeśli liczymy po babci czy po dziadku mieszkanie, które jest zaniedbane, tam są okna do wymiany, instalacje trzeba poprawić, drzwi wymienić, podłoga by się przydała, wyrównać ściany, bo od ostatniego remontu minęło kilkadziesiąt lat, mieszkanie jest brudne, to co z tym robimy? Albo sprzedajemy sąsiadowi za złotówkę, albo bierzemy się do pracy i inwestujemy w to mieszkanie. Po co? Po to, żeby odzyskało poprzednią wartość, albo żeby zyskało wartość. A najlepiej to się właśnie pozbyć za złotówkę. I to jest mentalność tych ludzi. Oni musieli to zrobić, bo Polska była niedochodowa, więc Polskę trzeba sprzedać. I w znacznym stopniu to niestety zrobili. Mówiąc o tym socjalizmie, że jest wszechobecny, jest widoczny we wszystkich kierunkach politycznych praktycznie. Ludzie myślą, że nie są, nie, my to nie mamy nic wspólnego z poprzednim ustrojem. Z ustrojem nie. Z osobami, które były w tamtym ustroju też nie. Ale mentalnie socjalizm jako doktryna wbiło się w głowy w taki sposób, że skutkuje do dziś. Prawie 100 lat temu profesor Feliks Koneczny w jednym z odczytów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odczyt miał miejsce w 1927 roku. Tytuł tego odczytu: Polska między Wschodem a Zachodem. To był jeden z geniuszy polskich, całkowicie zapomnianych. Jego nie ma na polskich uczelniach, nie ma o nim programów telewizyjnych. Nie spotkacie państwo tej sylwetki, jak ktoś sam szuka, to tak, ale nigdy nie będzie na czele. Będzie Bauman, będzie Kołakowski, będzie każdy inny komunista wynoszony na rękach do góry, że jaki to on był mądry, jaki on był przenikliwy, jaki on jest dla nas, jakim jest wzorem. Natomiast takich ludzi, którzy nie byli skażeni
po prostu nie ma. A on zauważył coś takiego. Na przełomie wieku XIX i XX począł się pojawiać w Polsce typ nowy. Polaka o gorącym sercu polskim, gotowego do wszelakich ofiar, nawet do męczeństwa za Polskę, ale mającego mózg zrusyfikowany. W literaturze polskiej wskazać można na bardzo głośne nazwiska autorów, którzy nie tylko przejęli fakturę literacką od Rosjan, ale szerzyli rosyjskie nastroje, a nawet wprost rosyjskie pojęcia o życiu prywatnym i publicznym, nienawidząc Rosji z całej duszy. Nasiąkli rosyjską metodą myślenia i starali się ją stosować dla dobra sprawy polskiej. Jak się to w pierwszej chwili czyta, to człowiek ma takie wrażenie, przecież to niemożliwe. Polacy byli nastawieni negatywnie. Mieli wojnę 20 roku, mieli później całą Polskę Ludową, także w tej chwili nie powinno być w ogóle takich ciągot. Ale jednak mamy to, co jest w Europie. Tam się pomniki Marksa stawia. U nas jeszcze nie, ale socjalizm jest w cenie. I dalsza uwaga profesora Konecznego. Zwłaszcza socjaliści polscy lubowali się w rosyjskich metodach. Oni, najwięksi wrogowie caratu, nieubłagani w walce z Rosją oficjalną, rusyfikowali mózgi polskie bardziej niż całe czynownictwo. Nihilizm rosyjski odbił się fatalnie na całej lewicy polskiej, a pojęcia państwowe opozycja ta brała żywcem od caratu. Chodziło im tylko o zmianę osób rządzących, o zmianę osób prześladowanych, ale nie o zmianę systemu rządów. Terror, przemoc stanowiły w ich oczach również jedyne środki rządzenia. Przez rewolucję nie rozumieli nic innego, jak tylko odwrócenie kierunku i pola działania terroru despotycznego. Żaden rewolucjonista rosyjski nie pomyślał ni sekundy o praworządności, bo nie miał sobie tego pojęcia, nie wiedział nawet, co to jest. A dzisiaj socjalizm jest opiewany, jest pokazywany od jak najlepszej strony, od strony najbardziej szlachetnej. Jeden z przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, który później zginął w wyniku męczeństwa w więzieniu w Rawiczu, Kazimierz Pużak, symbol, bo jeden z bardzo nielicznych socjalistów, którzy nie zdradzili ani swojego kierunku, ani swojej przeszłości. Cała reszta przeszła w 1944-1945 roku na stronę komunistów. Dlaczego? Bo to było bardzo bliskie. To się tak naprawdę dla nich niewiele różniło. Natomiast on też miał taki epizod. Podczas rewolucji bolszewickiej był jednym z wyższych urzędników sowieckich, ale on przejrzał na oczy. On to wszystko zobaczył z bliska, wyjeżdżając stamtąd, wrócił do Polski jako człowiek całkowicie wyleczony. Ale cała masa polskich socjalistów, tych, którzy powinni być zupełnie inni, w 1944-1945 roku bardzo gładko weszli w struktury komunistyczne. Połączyli się z Polską Partią Robotniczą i stworzyli Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Dlaczego? Bo się okazało, że to było ideowo bardzo bliskie. Mentalnie, ideowo i w ten sposób robili naszym kosztem kariery. Znalazłem niedawno bardzo ciekawy fragment u profesora Stanisława Swianiewicza. To jest jeden z tych nielicznych, właściwie jedyny uratowany już z samego Katynia, z miejsca egzekucji. Sowieci go cofnęli, nie zamordowali, był im jeszcze potrzebny. Dzięki temu przeżył, później był na emigracji w Londynie, pisał poza cenzurą, więc mógł pisać otwarcie, tak jak myślał. W 1972 roku w Pamiętniku Wileńskim, wydanym właśnie w Londynie, to są publikacje bezcenne, ale my ich nie znamy, bo nie ma ich reedycji, nie ma monografii tych pism, tego, co tam się ukazywało, nie ma opisu autorów, którzy tam pisali. My tego wszystkiego nie znamy. Wiemy o Wandzie Wasilewskiej, wiemy o innych wynaturzeńcach, natomiast o tych najbardziej światłych umysłach, bardzo różnych orientacji politycznych, nie mamy pojęcia. To też jest jakaś wina tak zwanej polityki historycznej. Kto ją stosuje, w jaki sposób i dlaczego ma na uwadze to, żeby tych najlepszych całkowicie pominąć milczeniem. My jeszcze możemy wiedzieć, możemy szukać, ale za lat 10, jak wyrosną kolejne roczniki polskiej młodzieży, po maturach pójdą na studia, im nawet nazwisko nic nie będzie mówiło. Przecież fantastyczna książka jego wspomnienia W cieniu Katynia powinna być obowiązkową lekturą szkolną. Nie jest i na pewno nie będzie. On tam napisał tak. Wszystkie obserwacje, jakie poczyniłem w Putiwlu, a potem w Kozielsku, czyli pisze o więzieniach sowieckich, potwierdziły tylko to wrażenie, które zawsze miałem w okresie między wojnami, że polska inteligencja, będąc w masie swojej antyniemiecka,
jest jednocześnie potencjalnie prorosyjska. Potencjalnie. Jak się wytworzą układy, że Rosja sowiecka czy Związek Sowiecki będzie górą, to mi bardzo łatwo będzie przejść na drugą stronę. Tak jak zresztą robili. Jeżeli kiedykolwiek Rosja psychicznie podbije Polskę, to przez polskich intelektualistów, nie zaś przez zdobywanie sympatii polskich mas ludowych. Dlaczego? Też jeden z polskich emigrantów politycznych w Londynie zauważył rzecz następującą. Prosty, niepiśmienny chłop na Polesiu wiedział, co to jest bolszewia. Rozumiał, co to jest wywłaszczanie. Rozumiał, co to jest wymordowanie elit. Ale intelektualista, on rozważał, na jakie te dzieła Lenina są twórcze, jak on oddziałuje na świat. Mamy to gdzieś wrośnięte w nas. Daliśmy sobie wmówić, że to wcale nie było takie złe. A co gorszego nas mogło spotkać, jak nie to? I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mówiąc o elitach, musimy pamiętać o ciągłości historycznej, że to nie jest wydarzenie jednorazowe, że po 1944 roku przyszli komuniści, pozbyli się polskich elit albo przez eksterminację, albo przez ich przeciągnięcie na swoją stronę. Tylko w naszej historii miały miejsce wydarzenia, za które płacimy do dziś, ale nie mamy takiej perspektywy, nie sięgamy tak daleko i nawet tego nie rozumiemy. Dziś bardzo wielu publicystów, polityków, historyków nawet, różnych twitterowiczów, możemy czytać wypowiedzi, jak to ta straszna polska szlachta zniszczyła Polskę, bo gnębiła wszystkich naokoło i Polska przez to upadła. Kraj, który słynął w Europie, przodował wprost różnego rodzaju urządzeniami politycznymi, społecznymi, które w Europie stały się powszechne dopiero w XIX wieku. To polski król Stefan Batory narzucał Rosji, ówczesnej Moskwie, narzucał w traktatach pokojowych, że nie wolno mordować ludności cywilnej, że nie można mordować jeńców wziętych do niewoli, że oni są już pod ochroną. I Moskwianie mówią, no ale jak to nie można? Przecież to jest nasza zdobycz. Można im podrzynać gardła, a ludność to jest, no co, przechodzi nasze wojsko, to możemy niszczyć, palić, gwałcić, mordować. A Batory im w traktatach narzucał, że tego robić nie wolno. To w Europie się upowszechniło dopiero w XIX wieku. Nie znamy przeszłości, nie wiemy tego sami o sobie. I gdy mówimy o upadku I Rzeczpospolitej, to bez takich wydarzeń, o których za chwilę powiem, nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. A, bo szlachta topiła wódkę, gnębiła chłopa i w ogóle bawiła się, nie dbała o Rzeczpospolitą. To jest oczywiście całkowita nieprawda. Ale to jest bardzo nośne, bo łatwo wszystko można wytłumaczyć, że to przez tych szlachciców, podłych, którzy tak się zachowali. Proszę bardzo, wiek XVII, lata 1601-1700, 100 lat historii, ponad 80 lat zmagań Rzeczpospolitej z najazdami zewnętrznymi. Ponad 80 lat, krótkie przerwy między jedną a drugą wojną nie dawały możliwości odbudowania tego, co zostało zniszczone. I gdy dziś patrzymy na straty Polski w II wojnie światowej, które są straszne, nieporównywalne z żadnym innym krajem w Europie, żaden kraj nie był tak wyniszczony, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy czy o dobytek materialny, proporcjonalnie oczywiście, co do wielkości kraju, to zapominamy, że bywało w naszej historii jeszcze gorzej. I pierwsza Rzeczpospolita takie okresy zniszczenia przeżyła. Pierwszym z nich to jest potop, mylnie zwany szwedzkim, ponieważ w tym potopie brały udział różne państwa, różne potęgi. To była Szwecja, Brandenburgia, Mołdawia, Rosja, Kozaczyzna, czyli Hetmanat, nie żadna Ukraina, nie było wtedy żadnej Ukrainy. Ukraina była bardzo długo do XIX wieku pojęciem czysto geograficznym. Natomiast ojczyzną dla Kozaków, dla Hetmanatu, to można znaleźć u historyków ukraińskich, nie trzeba nic zmyślać i wymyślać. Ich ojczyzną była Mała Rosja, a dużą ojczyznę widzieli w dużej Rosji, w Moskwie. To jest w ich całym piśmiennictwie. Te lata 1655-1660, okres 5,5 roku, odpowiednik mniej więcej II wojny światowej. Straciliśmy blisko 40% ludności, ale to nie jest strata, że pojedyncze osoby tak liczone dają 40%. Straciliśmy ówczesne elity, straciliśmy ówczesne wojsko, ludzi najbardziej się wyróżniających. Palenie w całości dworów, miast, Warszawa. Po potopie szwedzkim liczyła zaledwie 10% poprzednich mieszkańców.
reszta została wyniszczona, miasto zostało zniszczone. Dzisiaj nie wiemy, nie pamiętamy, ale tak przecież było. Setki miast, które spadły do kategorii wsi, bo zostały z nich tylko zgliszcza i masowa grabież. Szwedzi wywozili z Polski dosłownie wszystko, włącznie z ozdobami kamiennymi z polskich dworów, z polskich zamków. Gdy kilka lat temu wyschła Wisła, woda, poziom wody się obniżył, na dnie widać było te połamane kolumny czy różnego rodzaju zdobienia, kamienne drzwi do zamku warszawskiego. Oni łamali to w pół, bo się nie mieściło na barki, bo było za ciężkie. I wszystko płynęło do Szwecji. Część tych barek zatonęła, dzisiaj mamy tego ślady. Wiele lat temu byłem w Szwecji, byłem w Uppsali i w muzeum przewodniczka szwedzka pokazywała nam tak zwane Kopernikana, to co zdobyli we Fromborku. Na całe zbiory Kopernika położyli łapę. I ona mówi do nas taką przechwałką, no wy w Polsce nie macie takich rzeczy. Ja wiem, nie mamy, bo żeście ukradli, powinniście to oddać. Jak to? To było już dawno, to się wszystko nie liczy. To co, ja mogę ukraść, poczekać jakiś czas i powiedzieć, że to się już nie liczy? A oni, jako ten rzekomo naród, kraj bardzo praworządny, tak do tego podchodzą. Mogli to zrobić, bo było dawno. Minęło zaledwie 40 lat po potopie szwedzkim, po tym potwornym zniszczeniu. 40% ludności to jest niewyobrażalne, bo to wyginęły przede wszystkim ówczesne elity. I zaledwie 40 lat później, gdy Polska jakoś się zaczęła powoli, bardzo powoli z tego upadku podnosić, przyszła trzecia wojna północna. Lata 1700-1721. Polska przez wiele lat nie brała udziału w tej wojnie. Była całkowicie neutralna. Ale wojna toczyła się na polskim terytorium. Wszyscy grabili, mordowali, zabierali żywność, zabierali chłopów do niewoli, wcielając do swoich wojsk. I znowu straty bezpowrotne ludności to jest ponad 33%. W tym większość to są ówczesne elity. I znowu masowa grabież, a tam, gdzie się nie dało czegoś ukraść, wywieźć, to po prostu to niszczyli. Tak wyglądała ówczesna Polska. I gdy przychodzi II wojna światowa, lata 1939-1945, mówimy i uczymy dzieci w szkole, jakie to było straszne. Tak, było. Tylko Polska wtedy straciła około 20% ludności, czyli w potopie dwa razy więcej, a w wojnie północnej na początku XVIII wieku to jest półtora raza tyle. Jak się miał kraj odrodzić z takiego wyniszczenia? Kto miał go podnieść z upadku? Gdy te zarodki, zalążki odrodzenia przyszły w wieku XVIII, gdy Polska zaczęła jednak budować swoją siłę, budować swoją tożsamość na wiedzy, która dzisiaj nam jest nieznana. My nawet nie wiemy, jak wielkie osiągnięcia wtedy mieliśmy. Byliśmy znowu pierwsi w Europie w wielu urządzeniach, w wielu pomysłach. Przyszły rozbiory i to nas po prostu dobiło. Już nie mieliśmy sił, żeby się obronić. A w 1944-1945 roku strata 48% terytorium na rzecz Związku Sowieckiego i znowu potworne straty ludności. Gdybyśmy tak nauczali swoje dzieci, gdyby to było w szkole, gdyby to było w audycjach telewizyjnych, gdyby to było na portalach internetowych, to nie. Tam jest Usia, Siusia, Cepel, Jada. Tam są gry komputerowe dla młodzieży, bo lepiej jest ogłupić, ile się tylko da. Niech siedzi dzień i noc wpatrzony, tam coś jedzie, tam coś się przewraca, coś wybucha i wtedy nie robi tego, co powinien. Czyli się po prostu nie uczy. Bo po co? Skoro się nie uczymy, to jesteśmy oduczeni. Nie mamy wiedzy o swojej przeszłości. I wtedy mogę czytać cały czas komentarze, czy te wyzwiska, jakie mi przysyłają. Panie, pan to się nie zna. Polacy to Żydów mordowali, Ukraińców mordowali, Białorusinów mordowali, wszystkich innych. To co pan chce? To my mamy sobie tyle do zarzucenia. A pan tu gloryfikuje tą przeszłość. Tak, bo pierwsze, przeszłość nie jest wyciągnięta na wierzch i dostosowana do dzisiejszej mentalności, do dzisiejszych czasów. Jest taka dziedzina jak geografia historyczna, czyli porównywanie tego, co się działo u nas i tego samego, co się działo w innych krajach. Jak na tamtym tle wypadamy, a nie na tle pojęć dzisiejszych. Ale jak można tłumaczyć człowiekowi coś, czego on nie rozumie, o czym nigdy nie słyszał i on ma tylko głupi chichot w zanadrzu jako odpowiedź, bo on wie wszystko lepiej. Czym są elity?
jakie mają znaczenie w społeczeństwie. Nie mówię w narodzie, bo naród polski to już jest w tej chwili eufemizm. Nie mamy, prawdę mówiąc, narodu. Są jakieś kawałki, jakieś rudymenty, jakieś środowiska narodowe, ale one są w zaniku. Mamy społeczność mieszkającą na terenie Polski, która toczy ze sobą wojnę plemienną. Dwie strony barykady. Jedni drugich, gdyby mogli, to by wymordowali w imię, no właśnie w imię czego? Jedni w imię postępu, a drudzy w imię obrony przeszłości. Ale skutek może być tylko i wyłącznie fatalny. I ta wojna, która się na ziemiach polskich w tej chwili toczy, my myślimy, że jak nie wychodzę na ulicę, nie strzelają mi w plecy, nie stawiają pod murem, nie rozstrzeliwują, to panie, jaka wojna, dobrze jest. Idę do Biedronki, kupuję sobie tanie wino, jest chleb tańszy niż w innych sklepach, no to przecież pan na co pan narzeka? No ale jest coś więcej, człowiek nie jest tylko tym, co je. Jest to przede wszystkim wojna cywilizacyjna. Odbywa się to między nami, bardzo często w rodzinach. Te podziały tak głęboko zaszły, że ludzie nawet na przyjęciach rodzinnych skaczą sobie do oczu. Ty to jesteś taki, a ty to jesteś owaki. Nie ma czegoś takiego jak wspólnota. Ta wspólnota pękła, ona się podzieliła. Jest wojna kulturowa, zupełnie inne pojęcia na ten sam temat. Jeśli polska młodzież była wyprowadzana przez polskich nauczycieli, polskie nauczycielki na ulice miast, ja to obserwowałem na co dzień w Warszawie, jak to się odbywało, idzie pani nauczycielka w wieku 30 paru lat i wykrzykuje, kogo ona i co i tak dalej. I ta młodzież zachwycona, bo może bluzgać publicznie. W domu tego jeszcze nie zrobi, bo ojciec da w łeb. Ale na ulicy i pani nie tylko to robi, pani zachęca, to te dzieci, 13-15-letnie, tak się właśnie zachowują. Kim będą? To jest właśnie upadek cywilizacji. Jeśli jest niszczenie zabytków, obiektów zabytkowych, mazanie, psucie, ruinowanie, to jest szał niszczenia. Tak zaczynała Bolszewia. W 1917 roku na terenie Rosji, która w tym momencie upadała, zaczynała się rewolucja. Jedną z pierwszych instytucji, jaka powstała wtedy, w tamtych czasach, było powołanie Komisji do Spraw Niszczenia Pomników. Gdyby to było w podręcznikach szkolnych, gdyby były pokazane skutki, jak to działało i jakie to skutki długofalowe przyniosło, może nawet ta młodzież byłaby inna, bo by dostała jakąś wiedzę. Ale ona tej wiedzy nie ma. Mamy to, co w Ameryce. Przychodzą Murzyni, niszczą pomnik Kościuszki. Człowiek im tłumaczy, czy ty wiesz, kogo ty niszczysz, jaki czyj pomnik? No tu jakiś białas taki stoi. A ty wiesz, że on był rzecznikiem uwolnienia Murzynów. Wiesz, że on pieniądze olbrzymie, które tam dostał, przeznaczył na wykupywanie niewolników. A co mnie to obchodzi? Stoi pomnik białego i teraz wszystko będziemy niszczyć. Tak robiła Bolszewia. W 1918 roku, 11 sierpnia 1918 roku, w tym szale niszczenia pomników w Rosji, już wtedy bolszewizowanej, dochodzi do rzeczy bardzo wyjątkowej, znamiennej. Również całkiem zapomniany. Otóż w miejscowości Swijaszk nad Wołgą, tam był klasztor prawosławny, dochodzi do wymordowania miejscowych mnichów. Przeorem tego klasztoru był biskup prawosławny, jemu też odebrali życie. Przyjeżdża Lejbat Brońsztajn, czyli Lew Trocki, i mówi: już nie będzie tego waszego dawnego Boga. Teraz będziecie mieli nowego. Jaki pomnik postawili? Judasza Iskarioty, czyli zdrajcy. I teraz się tutaj modlcie, macie tu swojego Boga. I ta ciemna, murzycka masa modliła się, no bo była przyzwyczajona, że gdzieś tam modliliśmy, były jakieś ikony święte, tego nie ma, ale jest pomnik. No i to też tamtych czasów ktoś, więc można mu oddawać hołd i oddawać mu cześć. Robi to polska młodzież. Ta polska młodzież ma polskich nauczycieli. Ta polska młodzież ma polskich rodziców. Kiedyś dom był ostoją polskości. Były rozbiory, nie było polskich szkół, ale gdy wracał uczeń, już taki trochę bardziej wyrośnięty, nie z tych pierwszych klas szkoły podstawowej, gdy zaczynały się lekcje historii, to na ogół jakiś dziadek, rezydent, wujek, stryj, czy nawet ojciec, jeśli miał czas, brał to dziecko na kolana i mówi: a co tam dzisiaj było w szkole? No dzisiaj w szkole nas pani, czy tam pan uczył, że jak profesor Iłowajski tłumaczy, że Polacy to byli tacy zidiociali, że nawet na zwykłego kapcia mówili pan. Pan kiufel, czyli kapeć.
I wtedy ojciec musiał temu dziecku tłumaczyć, bo to dziecko już było infekowane, było zarażane. Trzeba było z tego leczyć, trzeba było to powstrzymać. W wielu dzisiejszych domach rodzice tak do tego podchodzą, że wraca dziecko ze szkoły, zaglądamy do podręcznika, o, miałeś tu lekcję o tym i o tym. A co się działo? Co nauczyciel czy nauczycielka mówiła? A nie, to nie było tak i teraz należy to prostować. Wtedy Polski nie było, nie było polskich szkół, ale Polska przetrwała. I to jaka? Jaka z tego wyszła? Dumna i naprawdę bardzo cywilizacyjnie rozwinięta. A dzisiaj rodzice uważają, no tak, z domu nie wychodzi, no to wina nie pije, nie łajdaczy się, to wszystko w porządku, siedzi przy komputerze. Ale co tam robi i z czego korzysta, to nie wiedzą, bo już ich to nie interesuje. I nagle się okazuje, po kilku latach, taka córka czy taki syn nie ma kontaktu z rodziną, z rodzicami. Ma ich za głupich, a oni nie wiedzą, dlaczego to dziecko takie jest. Co się takiego stało, że stracili z nim kontakt, a mieli cały czas, a dbali o to? No właśnie nie. Elita to jest kategoria osób w sposób szczególny wyróżniona w społeczeństwie. Co to znaczy w sposób szczególny? Elita może być polityczna, może być umysłowa, może być elita kapłańska, czyli kościelna. Nie każdy ksiądz należy do elity i tak nie będzie, nigdy tak nie było, ale tak przynajmniej powinno być. Może być elita wojskowa, czyli ludzie, którzy są wzorem dla nas. Nie tylko patriotyzmu, wychowania, ale potrafią czegoś nauczyć, potrafią coś przekazać. A dzisiaj kogo mamy? Elita wojskowa, szczególnie ta, która zabiera głos na temat nawet współczesnej wojny, to są takie generały kozieje. On ile dwie czy więcej dekad w wojsku PRL-owskim i czego on nas może nauczyć? Co on nam może powiedzieć, jak on o tym wszystkim nie ma pojęcia? Jest taki generał Skrzypczak, on też z tym kijem w ręku, jak w tej sowieckiej stawce, czyli w tym naczelnym dowództwie w latach 40. przy Stalinie pokazuje, tu było, a tu nie ma, a tu będzie, a tam i wodzi tym kijem po mapie i on wszystko wie. Kilkanaście lat PRL-owski oficer, szykowany do czego? Do ataku wojska, Ludowego Wojska Polskiego na kierunku na Niemcy i na Danię w ramach Układu Warszawskiego. A gdyby to się w roku 89 nie zmieniło, to kim on by był do emerytury? Byłby sowieckim oficerem w mundurze polskim. I teraz on zabiera głos i co trzy dni wydaje różne prognozy. Co to ma być, co to będzie, to się wszystko nie sprawdza oczywiście, bo on się na niczym nie zna, jak się okazuje, ale takich ludzi się pokazuje. A dlaczego nie pokazać młodej, zdrowej, normalnej kadry? Niech to będzie major, niech to będzie młody podpułkownik, który ma głowę na karku i ma wiedzę i nie będzie nas epatował kłamstwami wyssanymi z palca, tylko powie nam prawdę. Tego oczywiście nie możemy się w żaden sposób doczekać. Elity mają wpływ na władzę. To z elit się wyłania kadra państwowo-twórcza. W Polsce I Rzeczpospolitej było tak, że na tle innych krajów europejskich mieliśmy ponad 10-krotnie więcej stanu szlacheckiego. Jak to było możliwe? Tam był procent poniżej 1% i to się nie zmieniało. Nie było dopływu świeżych sił. Oni trzymali zwarcie władzę w swoim ręku. Polska była w tym zakresie otwarta. Nie była dla wszystkich. Oczywiście ciemny chłop gdzieś tam płaszczyźniany nie był elitą, bo nie mógł nią być. Ale z drugiej strony nie był taki ciemny. Jak się czyta pamiętniki, relacje pamiętnikarskie, na przykład osób, które przejeżdżały z Europy Zachodniej przez Polskę, oni zauważają dwie rzeczy. Po pierwsze, Polacy bardzo bogato jedzą, czyli jedzą mięso i jest mnóstwo przypraw, które są bardzo drogie. Oni tego u siebie nie mają. Tam się to dozuje. A w Polsce to wszystko jest. Ale nie tylko takie obserwacje. Szczególnie na jedną trzeba zwrócić uwagę. Taki szlachcic z państwa zachodniego, z Francji, czy z krajów niemieckich, czy z Niderlandów, przejeżdżający przez Polskę, on się może porozumieć w każdej wsi. Nie z każdym, ale w każdej wsi może się porozumieć. Jak? Po łacinie. I się okazuje, że ten niby ciemny chłop w Polsce zna łacinę literacką, zna historię antyczną, jest w stanie z nim rozmawiać jak równy z równym. Jak to jest możliwe? U nas tego nie ma. A w tej Polsce to oni nawet chłopów uczą. Tak, uczono. Dlaczego? Bo ci wszyscy zdolniejsi, ci, którzy się wyróżniali, byli później pod opieką. Skoro się wyróżniasz, skoro jesteś lepszy, to się wysyłało do lepszej szkoły. A później jeszcze tych lepszych, najlepszych była selekcja, wysyłano na studia, czy to do Krakowa, czy do
na uniwersytety włoskie czy francuskie. Dlaczego? Bo była otwartość na nowe elity. I teraz człowiek, który miał zasługi, na przykład wojenne, czyli stawał w polu, walczył dziennie, odniósł rany, był dowódcą małego oddziału czy małej grupy, czy sam dzielnie stawał w polu, jak się to wtedy nazywało, on dostawał szlachectwo za zasługi dla obronności kraju, tak byśmy to dzisiaj nazwali, a wtedy za zasługi dla Rzeczpospolitej. On stawał się szlachcicem, ale także ten wywodzący się z chłopów, który gdzieś wracał później z tych studiów, stawał się gdzieś pisarzem w jakimś dworze, czy ci najlepsi w dworze królewskim, też otrzymywali szlachectwo. Dlaczego? Bo byli wyjątkowi, bo zasłużyli na to. I wreszcie trzeci stan, który w ten sposób się uwłaszczał, także przychodził do tej najwyższej elity, czyli stanu szlacheckiego, to byli ci mieszczanie, którzy mieli szczególne zasługi handlowe. Jeśli sprzedawali polskie zboże, potrafili organizować handel, płacili podatki, oni mieli zyski ogromne, ale duża część tego trafiała do polskiego skarbu. Ci ludzie byli już szlachcani. Dlaczego? Bo mieli wkład w dobro Rzeczpospolitej. I dlaczego? Dlatego mieliśmy ponad 10% ludzi w stanie szlacheckim. Tylko to, co mówiłem, te poszczególne wojny napastnicze, grabieżcze wobec nas, pozbawiały nas tych elit. My tych ludzi traciliśmy, najlepszych. Na szczęście mieliśmy nie 1%, tylko 10 i więcej. Więc część tego zostawała. Elity powinny się rozwijać oddolnie. Czyli właśnie ten chłop, który się wykształcił, ten mieszczanin, który miał te szczególne zasługi gospodarcze, ten żołnierz, szczególnie powołany do tych jednostek, tak jak Zabatorego, do piechoty łanowej, który się wyróżnił w polu walki, był ranny, otrzymywał szlachectwo, jakiś kawał ziemi, mógł sobie gospodarować, mógł rozwijać swoją rodzinę, ale przyczyniał się do dobra Rzeczpospolitej. To był wzrost elity oddolny. Natomiast co innego jest, jak elitę powołuje się od góry. To jest przypadek Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej po 1944-1945 roku. Elity są wyniszczane. Część drogą eksterminacji, niewielka część wydostała się na emigrację, pozostając tam już na zawsze. I resztę należy przeciągnąć na swoją stronę. Czyli zrobić tak, żeby ci, którzy powinni służyć Rzeczpospolitej, będą służyli Rzeczpospolitej, ale tylko i wyłącznie ludowej. Coś za coś. Trzeba im coś dać. Jak my im coś damy, oni będą zaspokojeni, to będą nam służyć. I tak się niestety z Polską, z naszą Polską stało. Od 1939 roku mieliśmy na ziemiach polskich dwie okupacje. Jedną od strony zachodniej niemiecką, drugą od strony wschodniej sowiecką. Następuje od samego początku, od 1939 roku, eksterminacja lokalnych i centralnych elit. To jak spłynęła krwią Wielkopolska, tu nawet nie powinienem chyba powtarzać, bo to tu powinno być wiadome, ale w tak zwanej szeroko pojętej Polsce tej powszechnej wiedzy nie ma. Niemieckie księgi gończe, Fahndungsbücher, posądzone w 1939 roku od maja, rejestrujące Polaków, którzy się wyróżniają, czyli ziemian, księży, urzędników państwowych, ludzi wolnych zawodów i tak dalej, wpisywani są na te księgi gończe. W momencie, kiedy Niemcy wchodzą na ziemię polskie, ci ludzie są mordowani. Nie żadne sądy, nie żadne postępowania jakiekolwiek wyjaśniające. Ratowali się z tych ziem tylko ci, którzy byli powołani do wojska albo zdążyli się wcześniej ewakuować do centralnej czy wschodniej Polski. Reszta została tu wymordowana. Od 60 do 80 tysięcy ludzi do połowy grudnia 1939 roku straciło życie. To jest 4 razy tyle, co w Katyniu. 4 razy. Całe lokalne elity. O tym trochę się mówi, trochę nie. Wiemy o Piaśnicy, wiemy o jakichś wydarzeniach, ale w każdej właściwie większej, czy nawet mniejszej miejscowości takie ofiary były, które padły z rąk Niemców. Znamienne jest to, że to nie był organizm państwa niemieckiego, który mordował. To nie były jego instytucje. To byli ci sąsiedzi, którzy mieszkali między nami. Ci, którzy mieszkali, często byli spokrewnieni, spowinowaceni z sąsiadami, z Polakami. Wydawało się, że jest jakaś symbioza. W 1939 roku okazało się inaczej. Różnego rodzaju formacje, takie jak Selbstschutz, Hilfspolizei niemieckie, przystąpiły do tej orgii niszczenia. To nie tylko ta dzikość była na wschodzie. To było także tu. Tylko tu nie zadawano specjalnych tortur.
tu po prostu ludzi mordowano. W jednorazowych grobach, jak w Piaśnicy, tam jest do 10 tysięcy ofiar. To daje pojęcie o skali tego upływu krwi, jaki nas tutaj zastał. Później już Niemcy się zorganizowali, zakazali tych mordów, samosądów właściwie. One były pod kontrolą niemiecką, państwa niemieckiego, ale dawano wolną rękę sąsiadom. Kto najlepiej wiedział, kto jest do eksterminacji? Sąsiad, ten, który mieszkał obok, ten, który wiedział, o, syn tych to jest w wojsku. On gdzieś tam w 1939 roku we wrześniu walczył na froncie, a tu jest jego rodzina. Zabić. To jest lekarz. Zabić. To jest urzędnik państwowy. To jest policjant. Zabić. Mordowano wszystkich. A z drugiej strony, po stronie sowieckiej, mamy tego odpowiednik. Między 1939 rokiem a 1941, podczas tej tak zwanej pierwszej okupacji sowieckiej, Sowieci wywieźli kilkaset tysięcy ludzi w głąb Związku Sowieckiego. To się w przenośni mówi Syberia, ale to jest bardzo szerokie pojęcie. Daleko, daleko na wschód. Sowieci mieli zupełnie inny plan, inną koncepcję. Niemcy chcieli dokonać eksterminacji Polaków jak największą skalę, bo mieli plan zasiedlenia swoimi. Sowieci byli inni. Oni chcą mordować, ale tylko niektórych, a resztę trzeba wykorzystać do pracy. Przecież zamiast go zabić, on może 20 lat pracować w łagrze dla naszej potęgi. Może rąbać las, może budować tory kolejowe w Tajdze. On się przyda, każda rąk się przyda do pracy. Tak postępowali Sowieci. O tych kilkuset tysiącach wywiezionych w tych czterech falach tak zwanych deportacji, to bardzo ładnie brzmi, bo deportacja to jest wtedy, jak wkroczy tu policja, sprawdzi nam dokumenty, powie, jeden pan tu nie ma dobrych dokumentów prawidłowych, przebywa tu nielegalnie, musimy go deportować do kraju jego pochodzenia. To będzie deportacja. Nikt go nie będzie bił, nikt mu rąk nie urwie, nikt go nie zastrzeli. To będzie formalna deportacja. Natomiast nazywanie tego, co zrobiono Polakom, nazywanie tego deportacją, jest okrutne, bo to spłyca zagadnienie i nie pokazuje rozmiaru zbrodni. Ale poza tymi ludźmi jest jeszcze jedna kategoria, niewiele mniejsza, to jest 420 tysięcy ludzi mieszkających na terenach opanowanych przez Sowietów po 17 września 1939 roku, którzy siedzą w tymczasowych aresztach i więzieniach. Oni są przeznaczeni. Część do eksterminacji, reszta do rozwiezienia po tych przestrzeniach łagiernych całego Związku Sowieckiego. A na razie siedzą. Ale gdzie siedzą? Nie było tyle więzień, tyle aresztów przed wojną, żeby w każdej nawet małej miejscowości był taki gmach, gdzie ludzi trzymano w więzieniu. Polska nie była krajem represyjnym w porównaniu do Związku Sowieckiego. Więc trzeba było te miejsca stworzyć. Tworzono je jak? Wszystkie obiekty użyteczności publicznej, gmachy administracji państwowej, kościoły, klasztory, jakieś większe zabudowania dworskie, gospodarstwa, stodoły, murowane chlewy, jakieś obory i tak dalej, zostały zamienione na tego typu miejsca dla Polaków. Otoczone drutem kolczastym, naokoło chodzili ci NKWDziści z tymi szpikulcami na karabinach, pilnowali, żeby nikt nie uciekł. I tych ludzi wtłaczano do środka. Tam nie było sanitariatów, więc ci ludzie załatwiali swoje potrzeby po prostu pod siebie. Jak sobie ci nazywali te miejsca w swoich dokumentach? Chlewiki dla Polaków, bo to siedziały polskie świnie. Z jednej strony zachodniej mamy polnische Schweine, czyli synonim czegoś najgorszego, czyli polska świnia, ale u Sowietów jest dokładnie to samo. Tylko o tej jednej kategorii wiemy, o tej drugiej nawet nie słyszymy. Jak ktoś się bardzo interesuje, będzie szukał, to znajdzie. Ale w podręczniku na przykład dziecko maturalne czy w rok przed maturą takich rzeczy nie znajdzie. No bo po co mógł zajmować głowę takimi rzeczami, prawda? Po co? A później się zdziwimy, że ta młodzież tak właśnie wygląda. I z tych 420 tysięcy przez tak zwaną filtrację przechodzili ci, którzy byli do zamordowania i ci, którzy byli do wywiezienia. Niektórzy z nich się uratowali, bo gdy w czerwcu 1941 roku Niemcy napadły na Związek Sowiecki, ja się jeszcze uczyłem zdradziecko, to nie był zwykły napad, to była zdrada. I coś w tym rzeczywiście było, bo dwaj najwięksi przyjaciele, jeśli doprowadzili do konfliktu, to Niemcy napadli w sposób zdradziecki. Przecież obiecali, że nie, że będzie sojusz. I teraz znowu to jest strata polskich elit. Katyń to jest 20 kilka tysięcy. To jest kadra wojskowa. Ale tak naprawdę to jest niepełna wiedza o tym,
Dlatego, że oficer w mundurze, szczególnie oficerowie rezerwy powołani w 1939 roku do wojska, oni są w cywilu przedstawicielami przede wszystkim wolnych zawodów. To są adwokaci, to są uczeni, to są inżynierowie, ludzie na najwyższym poziomie umysłowym, którzy przywdziewają mundur i walczą w 1939 roku na froncie, a później idą do niewoli. I koncepcja sowiecka jest taka, obezchołowienie, bo wszystkich wymordować się od razu nie da. Potem nie ma takiej potrzeby. Niemcy mieli Generalplan Ost, czyli Plan Generalny Wschodni. 85% Polaków miało być eksterminowanych, a reszta to młodzi, zdrowi ludzie, przyuczeni do nauki języka niemieckiego, mają liczyć do 100, znać podstawowe komendy, odpowiedzi na te komendy, na podstawowe polecenia i przeznaczeni do ciężkiej pracy, aż do pracy całkowicie wyniszczającej. To jest po stronie niemieckiej. Po stronie sowieckiej jest podobna koncepcja, ale już nie od razu eksterminacja. Sowiecki bolszewizm to są dwie odmiany socjalizmu. To jest to, o czym wcześniej mówiłem. Dzisiaj się mówi, o, prawica, to są faszyści. Tak, NSDAP, Narodowa Socjalistyczna Partia Robotnicza Niemiec. Socjalistyczna. Nie było innej możliwości, innej koncepcji, innej działalności partyjnej w Niemczech, jak tylko i wyłącznie socjalizm. 1 maja święto i ci święci socjalistyczni są na piedestale III Rzeszy. To jest dokładnie, może nie dokładnie aż tak, ale w znacznym stopniu podobnie po stronie sowieckiej. To są te dwa socjalizmy, brunatny i czerwony, które ścisnęły nas swoimi szczękami. Ścisnęły i w znacznym stopniu odebrały nam po raz kolejny polskie elity. Skoro odebrały, to co z tych elit zostało? Zostało niewiele. Tak jak mówiłem, uratowali się przede wszystkim ci, którzy udali się na emigrację i później nie mogli wrócić. A jeśli byli na tyle głupi, za przeproszeniem, że wracali, no to jeszcze szli do więzień, a niektórzy byli zabijani. Ja rozumiem żołnierza spod Monte Cassino, rozumiem człowieka, który przeszedł kampanię wojenną 1939 roku, później przedostał się do Francji, później do Wielkiej Brytanii, walczył do 1945 roku, ale w kraju gdzieś miał rodzinę. Ta rodzina przeżyła, czy częściowo przeżyła, były dzieci i on do nich wracał. Ja to całkowicie rozumiem, potępić tego nie wolno, ale jeśli wyżsi oficerowie Wojska Polskiego, admirałowie, wracają i wstępują na służbę sowiecką w Ludowym Wojsku Polskim, to jest groza. Nie mieli prawa tego zrobić. Oni powinni być wzorem. Oni powinni być niezłomni. Wrócić możesz. Masz prawo. Jako zwykły obywatel. Ale wstąpić w szeregi wroga jest to coś nienaturalnego i coś niemoralnego. Jeden z uznawanych za najlepszych generałów przedwrześniowych, generał Gustaw Paszkiewicz, w 1945 roku wraca do komunistycznej Polski, wstępuje do służby w Ludowym Wojsku Polskim i pacyfikuje moje rodzinne strony, Białostocczyznę. I to jest jedyny, wyjątkowy, wyższy oficer komunistyczny, który nakazał używać lotnictwa i artylerii, żeby niszczyć bandy w lasach. Czyli zrzucali na tych ludzi bomby. Ale nie tylko w lesie, na okoliczne wsie, które były ostoją i służyły pomocą. Przedwojenny generał tego typu rzeczy robił. To wszystko zaczynało się wymieszać, wszystko zaczęło być takie nienormalne. I dzisiaj, gdy na przykład chodzi młodzież, ma te portrety żołnierzy wyklętych, tych prawdziwych i pokazuje ich w Dzień Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, to wśród nich są także ci, którzy byli zdrajcami. Jest na przykład pułkownik Jan Rzepecki, szef Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. I pytam takiego młodzieńca, który nosi Rzepeckiego. Mówię, dlaczego ty go nosisz? No, bo to też był żołnierz wyklęty. A dlaczego? No, bo siedział w więzieniu. A ja, wiesz, co on zrobił? Jakie on miał zasługi? Ile w tym więzieniu siedział? On został skazany na 8 lat więzienia. Po 2 dniach Bierut go ułaskawił i wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, ucząc swoich nowych podkomendnych, jak walczyć z jego poprzednimi podkomendnymi z Armii Krajowej. I to jest dla ciebie żołnierz wyklęty? To jest zdrajca. I on już tego nie rozumiał. Po pierwsze, nie znał w ogóle tej sytuacji, nie znał jego historii, ale każdy, kto siedział w więzieniu, to już jest nasz bohater. A ja wierzę, że Gomułka też siedział, wierzę, że Bierut też siedział. To, co będziesz ich tu nosił na patyku i będziesz też krzyczał, że to sława naszym bohaterom i tak dalej. Nie, tak głęboko, tak daleko oni już z tym wszystkim nie sięgają. To jest przykre, ale niestety jak najbardziej
prawdziwym. Musimy nie tylko siebie uczyć, ale musimy uczyć tych, którzy są naokoło nas. Nie mamy wpływu na wszystko, ale mamy rodziny, mamy znajomych, przyjaciół, mamy ludzi w pracy i rozmawiamy z nimi. Jak, w jaki sposób i o czym? Bardzo proste. Różnimy się w wielu sprawach, to jest zupełnie naturalne, ale są sprawy fundamentalne. Czytasz nie Urbana, który niedawno sobie odszedł, to w takim razie, jak ty to będziesz czytał, u ciebie to będzie leżało na stole. Co z tego, że jesteś moim szwagrem, czy moim wujkiem, czy coś? Ja do ciebie nie będę przychodził. O co? A dlaczego mam tego nie czytać? Bo nie powinieneś, bo to jest zło w twoim domu. Wpuszczasz najgorszą rzecz, jaka jest tylko w tej chwili do przyjęcia. Tego ci robisz nie wolno. A to ja tak będę robił. To ja do ciebie nie będę przychodził. I dalej, czytasz Gazetę Wyborczą, no ale oni tam, to gruba gazeta, tyle wieści, tam za niewielkie pieniądze, to ja to zawsze kupowałem, zawsze czytałem, prawie od deski do deski. Tak, jesteś zainfekowany, COVID ci krzywdy nie zrobi, ale Gazeta Wyborcza tak. Jeśli zdechniesz, to od niej. No ale jak ty tak możesz mówić, przecież Michnik to bohater, on tyle lat za nas siedział w więzieniu. Ja mówię, tak, Gomułka też siedział w więzieniu, też za mnie, też mam to doceniać, też mam go wyróżniać. Nie, siedzenie a siedzenie to nie jest to samo. Gomułka nigdy nie siedział w Polsce Ludowej w więzieniu. Miał status osoby, można powiedzieć, internowanej. Dwa pokoje z kuchnią, ze swoją żoną Liwą Szoken. I najlepsze są różnego rodzaju pisma ubeków, którzy się nimi opiekowali i pilnowali. Oni donosili do centrali MBP, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, że towarzysz Wiesław to ma takie szczególne wymagania. My jemu przynosimy, jemu i jego żonie, porcje oficerskie Urzędów Bezpieczeństwa dla oficerów, a oni tego nie chcą jeść. Chcą, żeby chodzić na targ, przynosić im masło z targu, mięso z targu, szynkę i tak dalej. Bo oni takiego byle czego nie będą jedli. Przywódcy socjalistyczni w takim kraju, pełnego wyrzeczeń, nie chcą tego jeść. Jak ludzie słyszą, że oni nie siedzieli w więzieniu, to mówią, ty się w ogóle nie znasz, przecież wszędzie jest napisane, że siedział. Ja mówię, tak, siedział, a siedział, to nie jest dokładnie to samo. Ja wiem, jak ludzie siedzieli. Znałem takich, którzy siedzieli. Znałem człowieka, który w więzieniach PRL-owskich spędził 21,5 roku po 4 wyrokach. On siedział. On wyszedł kompletny inwalida. Połamany kręgosłup, wyłamane wszystkie palce. On siedział w więzieniu. A Gomułka wyszedł, był czerstwy, zdrowy, nic mu nie dolegało. No ale to, ale każdy, kto się przeciwstawiał, ja mówię, nie, on się nie przeciwstawiał. On tylko walczył z kolejną ekipą. Ale nie z systemem jako takim, nie z całym tym imperium zła. I gdybyśmy potrafili w swoim otoczeniu odróżniać takie rzeczy i wpływać na ludzi, raz, drugi, trzeci, można cierpliwie tłumaczyć. Nie chcesz się zmienić, będziesz czytał nie, będziesz się w moim towarzystwie powoływał na to, co tam przeczytasz, to ja z tobą kontaktów utrzymywać nie mogę. Dlaczego? Właśnie dlatego, bo ty nie odróżniasz dobra i zła. Tobie się to wszystko pomieszało. Jak zaczniemy tak wpływać na tych ludzi, może coś się zacznie ruszać. To nie mogą być jednostkowe przypadki, że ja, ktoś tu, jeszcze dwie, trzy osoby, zaczniemy tak działać. Wszyscy. I namawiać do tego wszystkich innych. Jak tego nie zrobimy, to możemy sobie tylko ponarzekać. Przychodzić na spotkania, pokiwać głową i później wyjść i powiedzieć, no, ale nic się nie da zrobić. Nigdy nie jest tak, że się nie da nic zrobić. Można zrobić mało, można zrobić mniej niż byśmy chcieli. Ale to trzeba zacząć i to będzie jak kula śniegowa. Od małej kulki śniegowej, jak zaczniemy ją puszczać po śniegu, to się zacznie oblepiać, ona się robi coraz większa i się staje dużą kulą. Tylko to trzeba mieć ten pierwszy impuls, trzeba chcieć to zacząć robić, trzeba chcieć pokazywać innym, że naprawdę warto. Elity Polski Ludowej, te po 1944 roku, są w całości skażone. To są ci, którzy są noworyszami, albo przyjechali ze Związku Sowieckiego narzuceni, albo ta komuna przedwojenna, wojenna, która przetrwała, bo ich Stalin w 1938 roku nieźle przetrzebił, szkoda, że nie wszystkich, i ci, których oni do swoich szeregów pozyskali. I później mamy takie skutki. Gazeta Wyborcza, znowu moja ulubiona cały czas, a jakże. Jeden z uczonych, Uniwersytet Jagielloński, wydawało mi się taka piękna nazwa, taka piękna tradycja. Doktor Tomasz Żuracki, takie bardzo ładne, ciepłe polskie nazwisko. On napisał o sobie tak. Jestem filozofem, pracuję w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. I jego przesłanie w tejże gazecie jest takie.
patriotyzm jest jak rasizm. Czyli jak jesteś polskim patriotą, w tym najlepszym znaczeniu tego słowa, to ty jesteś rasistą. Rasizm to jest Holokaust. Holokaust to jest antysemityzm. To ty mordujesz Żyda w ten sposób. Pośrednio, mentalnie. Bo jesteś polskim patriotą. Polskim patriotą być nie możesz. Może być patriota w Izraelu, może być patriota w USA. Tam ludzie w pierwszym pokoleniu, a często nawet ci przybysze, którzy dopiero tam się pojawiają, mają przed domem amerykańską flagę. Jak jest hymn, potrafią go śpiewać, trzymając rękę na sercu. Znają słowa, znają muzykę, znają, potrafią śpiewać. W Polsce coraz więcej ludzi nic nie potrafi. Nawet tego. To jest takie memłanie tylko ustami, patrzenie na innych, czy inni też tak memłają, bo nawet nie znają pierwszych trzech zwrotek. Nie mówię o całości, bo hymn kanoniczny to są pierwsze trzy zwrotki. On nie jest najlepszy. To jest frywolna piosenka żołnierska. Mielibyśmy prawo oczekiwać i żądać, żeby hymn był inny, lepszy, ale ten, który jest, trzeba szanować i trzeba go znać. Ale tego chyba nawet już w szkole nie uczą. Nie wiem, nie słyszałem, ale mnie jeszcze uczono, nawet w komunie. A teraz już prawdopodobnie nie. Bo po co? Skoro patriotyzm jest jak rasizm, bo to kto chce być rasistą? To jest jeden z największych zarzutów współczesnych. W związku z tym rasistami być nie chcemy. To, co się stało w Polsce po roku 1989, nazywane jest zmianą III Rzeczpospolitą, że przedtem było tak, teraz jest zupełnie inaczej, ale prawdę mówiąc, w sferze ustrojowo-prawnej, w sferze ciągłości państwa, czy coś się zmieniło? Nie. To, co mamy po roku 1989, jest całkowitą ciągłością tego, co było przed, ciągłością z Polską Ludową. W 1997 roku narzucono nam nową konstytucję, czyli Kwaśniewskiego, która szykowała Polskę do podboju, do zagarnięcia przez Unię Europejską. To były zapisy, które wtedy nie były rozumiane. No jak to tam, Polska gdzieś wstąpi? Gdzie? Nikt nie wstąpi. Ale wszyscy machali ręką. A jak była konstytucja przyjęta? W referendum. A referendum kiedy jest ważny? No i właśnie dochodzimy do sedna rzeczy. Mniej niż 1/4 obywateli wypowiedziała się w referendum o konstytucji. Została przyjęta w sposób, można powiedzieć, i bezprawny, i nieprawidłowy. Ale kogo to obchodzi? My konstytucją na co dzień nie żyjemy. Jak teraz druga strona wyłazi na ulicę i wrzeszczy z tymi błyskawicami konstytucja, to dla nich czy konstytucja ta, czy bierutowska, to jest całkowicie ta sama, bo to jest ciągłość. Ta nowa konstytucja jest ciągłością tamtej. To, że są inne zapisy, że inaczej to jest sformułowane, to państwo egzystuje tak, jak egzystowało wcześniej. Przeniesienie z Polski Ludowej elit politycznych, elit gospodarczych, czyli tych złodziei, którzy się uwłaszczyli na majątku państwowym, elit naukowych, elit prawnych i wszystkich po kolei tak samo można wymieniać. Nie została Polska zdekomunizowana. To jest w ogóle jakiś absurd. Wydaje się to niemożliwe, że do tego doprowadziliśmy, ale tak to wygląda. Co to znaczy dekomunizacja? Oczywiście nie chodzi o to, żeby każdego, kto był w partii, ścigać, zamknąć go w więzieniu na wiele lat czy coś. Nie, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej możliwości przede wszystkim, bo przez partię przewinęło się wiele milionów ludzi. Milionów. Oni mieli rodziny. I ktoś, kto wstąpił do partii, był robotnikiem w zakładzie pracy, przychodził do niego sekretarz POP i bicie, rozumiecie, wy tu dobrze pracujecie, jesteście dobry robotnik, macie tu wydajność i więcej umiecie niż inni. My byśmy was majstrem zrobili. No to człowiek się cieszy, no tak, ale widzita, rozumita, jak wy wstąpita do partii, to wy zostaniecie u nas majstrem, albo brygadzistą, albo jeszcze kimś i podwyżkę dostaniecie. No ja nie mogę wstąpić do partii, ja mam rodzinę katolicką, wychowani jesteśmy w zupełnie innym duchu, chodzimy do kościoła i on wtedy tak brugał porozumiewawczo, no wita, rozumita, tak, do kościoła może ta chodzić, tylko już nie do tego swojego, żeby was nie widzieli, to będzie ta chodzić tam trzy ulice dalej, to tam już nikt nie będzie wiedział. Od nas też różni chodzą. Chodzi o to, żebyście się zapisali i tak ludzi demoralizowali. Trudno tego człowieka potępiać, jak on miał dzieci, miał żonę na utrzymaniu i dom, że do tej partii się napisał po to, żeby dostać podwyżkę i wyższe stanowisko. Ale funkcyjni to nie jest dokładnie to samo. To jest 100 razy gorsze. I funkcyjnych trzeba było zdekomunizować. I była bardzo prosta rzecz do zrobienia. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie była organizacją polityczną zarejestrowaną w systemie prawnym Polski Ludowej.
wszystkie inne organizacje społeczne, polityczne, partie polityczne były rejestrowane, a komuna nie. Im to nie było potrzebne do niczego, bo po co? To, co było państwowe, to było ich, brali sobie. Przyznawali sobie rentę, emerytury z funduszy państwowych, ale dla organizacji nieistniejącej. I trzeba było uznać, skoro nie istniejecie, nie ma żadnych rent, żadnych emerytur dla towarzyszy partyjnych. Co, głodny będziecie? To będziecie. Macie rodzinę, macie znajomych, a jak nie, jest żebractwo. Nie do końca zakazane. Możecie usiąść przed kościołem, modlić się, śpiewać godzinki, jeśli potraficie jeszcze. Ludzie wam coś tam wrzucą. Tego nie zrobiliśmy. Nie mówię, że koniecznie w każdym przypadku tak drastycznie, ale coś z tym trzeba było zrobić. Wszystkich funkcyjnych. Biuro polityczne, komitet centralny, sekretarze wojewódzcy, wydziały w komitetach. Ci, którzy byli na etatach partyjnych, czyli rabowali nasze pieniądze, bo oni przecież nie chodzili do pracy, nie byli pożyteczni, oni wszyscy powinni być zdekomunizowani. I w takim na przykład systemie szkolnictwa wyższego. Profesor, który całe życie spędził w partii, jednocześnie obok tej działalności naukowej, czy bardzo często pseudonaukowej, był funkcjonariuszem partyjnym na uczelni, powinien być poddany lustracji. Nie tej, czy był agentem, czy nie. To nie o tym mówię, o zupełnie czymś innym. Jego dorobek naukowy. Może jak będzie czas, to dam kilka przykładów, jak ci uczeni egzystowali, co wypisywali. I teraz w dziedzinie nauk technicznych nie można było zastosować ideologii, bo 2 plus 2 to nie było 6. W socjalizmie tak nie wychodziło. Dalej było 4, tak jak wszędzie indziej. To zostawiamy w spokoju. Tego nie ruszamy. A w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie filozofii i wszystkich nauk humanistycznych powinna być taka lustracja. Jaką pracę doktorską napisałeś? Jaką masz pracę habilitacyjną? Kto to oceniał? Jak cię uwłaszczyli naukowo? Dlaczego dostałeś takie tytuły? I czy twoja praca spełnia obecnie wymogi naukowe? Część może być przestarzała. Nauka się rozwija, oczywiście, ale na poziomie tym wtedy, jak broniłeś, jeśli tam nie ma ideologii, w porządku. Ale jeśli tam zaczyna się od inwokacji do pierwszego sekretarza, do towarzyszy partyjnych i tak dalej, do Karola Marksa i w środku jest dokładnie taka sama treść, to ty uczonym w Polsce już być nie możesz. I dać mu tak, jak w Albanii zrobili. Mała, biedna Albania, kto by pomyślał po takim terrorze, jaki tam był, pół roku czy rok na napisanie nowej pracy. A jak nie, to wąs z zawodu. I tak się z nimi powinno zrobić. I byśmy się pozbyli tej kadry. W systemie prawnym. Wszyscy ci, którzy byli w partii komunistycznej, a byli sędziami, prokuratorami i tak dalej, oni powinni być rozliczeni. Jeśli to jest zawód zaufania, szczególnego zaufania społecznego, zawód wysokiej etyki, jak oni sobie o sobie mówią, to jeśli byłeś poddany presji ideologicznej, byłeś działaczem partii komunistycznej, to jak ty możesz ludzi osądzać, jak ty jesteś stronniczy samej swojej istoty? I zakaz dożywotni pełnienia takich funkcji. Dożywotni, nie to, że rok czy dwa, bo to można przejść, poczekać, później wyjść, o, ja już jestem oczyszczony. Nie, wpuścić świeżą krew. I dzisiaj się mówi, że no nie można było tego wszystkiego zrobić, bo nie mieliśmy ludzi. No jak można byłoby tak służby rozwiązać i co byśmy zrobili, bylibyśmy bezbronni, bez służb. Więc musiały być komunistyczne. Wojsko też musiało być komunistyczne, właśnie te kozieje, te skrzypczaki i inne, one musiały być, bo innych nie mieliśmy. A wygonić. I można było do tego poziomu, do którego się dało zdekomunizować. Jesteś generałem PRL-owskim, byłeś funkcjonariuszem partii. Może masz jakąś wiedzę wojskową, ale ty masz wiedzę Układu Warszawskiego. Ty jesteś nauczony czegoś zupełnie innego. Jak się sytuacja zmieni, to ty natychmiast na dzień okażesz się, że jesteś po tamtej stronie znowu. Więc my tobie nie wierzymy. I trzeba było powoływać młodych oficerów, awansować ich albo pośpiesznie, albo żeby pełnili te wyższe funkcje z niższym stopniem. Po 10-15 latach ci ludzie przeszliby przez te stopnie kariery, mielibyśmy normalne wojsko. A kto był kadrowym Wojska Polskiego w III Rzeczpospolitej? Do niedawna, aż do śmierci. Wojciech Jaruzelski. Jeszcze w szpitalu leżał, na grobowym łożu, a przyjeżdżali do niego ci generałowie i tam tu towarzyszu widzi, to rozumie, to tu mamy taką listę, tu będą awanse generalskie. Wy tych towarzyszy znacie, to zobacz ta i powiedz to. O, ten może być, ten może, temu nie, o, ten może być, ten może być. My się z tego możemy śmiać, ale to tak właśnie wyglądało. On jeszcze na tym łożu boleści rozdawał karty. Miarą bezkarności poprzedniego systemu jest generał Czesław Kiszczak. On teczkę Bolka
czyli Lecha Bolesławowicza Wałęsy, trzymał w szafce w pokoju, niezamykanej na klucz. Siedział sobie gdzieś tam przy w fotelu, przy jakimś stoliku, tak patrzył na tą szafkę, no Bolek, siedzisz u mnie, jesteś tu zamknięty. Miara bezkarności. On się nie bał, że przyjdą, zrobią mu rewizję, zabiorą to, co ukradł, bo przecież to nie były jego osobiste rzeczy, jego prywatne. On się tego nie bał. Dopiero głupia wdowa po śmierci poszła sprzedać do IPN-u teczkę Bolka i się okazało, oni wszyscy w domu coś mają. I zamiast tej samej nocy uderzyć wszystkie te punkty, gdzie jeszcze takie materiały mogły być, to im dano parę tygodni, a później przeszukanie i rewizja. No już niestety nic nie znaleziono, no bo jakoś się gdzieś wszystko wyniosło i nie było. Ale jak można było przez tyle lat pozwolić, żeby tego typu rzeczy trzymać w biurku, w domu? I co taka Wałęsa mogła zrobić? Mało, że to jest człowiek prymitywny, puszysty w tym sensie, że jest nadmuchany sam przez siebie, że on tego wszystkiego nie rozumie, ale ile on nam zła wyrządził. I on pokazywał Polskę na zewnątrz, że my tacy jesteśmy jak on, a na świecie się z nas śmieją, bo zdjęcie z Wałęsą sobie zrobią, ale zrobią też z psem z dwoma głowami, zrobią sobie zdjęcie z kogutem, który już ma obciętą głowę, jeszcze biega i tak dalej, bo to są kurioza. Takie rzeczy są w tym obecnym świecie cenione. I tak jest z Wałęsą. On jest uważany za intelektualistę. Kto dzisiaj pamięta, że on był wybrany do Rady Mędrców Europy? 4 najmądrzejszych czy 5 najmądrzejszych ludzi, w tym Lech Bolesławowicz Wałęsa. Niech pan mi ktoś z Państwa przytoczy jedno zdanie, tak zwane mądre, które on kiedykolwiek wypowiedział. Poza tym ja bym tu wszystko przewrócił, ja żem wygrał, ja żem mam zrobił. Czy coś normalnego kiedykolwiek z niego wyszło? Nie. I to był polski przywódca nominalny przez 5 lat. Do dzisiaj jeszcze można spotkać ludzi, szczególnie za granicą, którzy z sentymentem. Jan Paweł II i Lech Wałęsa. No wie pan, ale on w Polsce i on Polskę rozsławił w świecie. Dziękuję za taką sławę, która nas ośmiesza. Zdekomunizowanie systemu prawnego też byłoby trudne, bo pozbycie się ludzi, którzy byli w partii, to byłoby pozbycie się większości kadry sędziowskiej i prokuratorskiej. Ale coś z tym trzeba było zrobić. Jak zostawiliśmy, to teraz mamy skutki. Teraz jest konstytucja, praworządność. Teraz mamy tego typu rzeczy, że polski kibic, który 40 miesięcy spędził w więzieniu za nic, to jest ponad 3 lata, dostaje odszkodowanie z Europy, z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w wysokości 187 zł 50 groszy za każdy miesiąc spędzony w areszcie. Za miesiąc. A z drugiej strony naruszenie tak zwanego dobrego imienia Radka Sikorskiego ma kosztować Jarosława Kaczyńskiego 750 tysięcy złotych. Jakie to trzeba mieć imię wartościowe, żeby na tyle zasłużyć. Jeśli sędzia, który jest tą sztandarową postacią walki z tym reżimem opresyjnym w Polsce, przyznał gangsterom, którzy siedzieli z długoletnimi wyrokami za naprawdę poważne sprawy, przyznał odszkodowanie za to, że mieli kurz w celi. I on jeszcze mówi, ja wiem, co to były stalinowskie metody i stalinowskie przetrzymywanie więźniów. Tatusi mamusia nauczyli, bo byli po drugiej stronie. I przez to mamy takie, to nie są wynaturzenia, to nie są dziwactwa, to się stała w tej chwili norma. Sędzia, który ukradł 50 zł kobiecie, która położyła na ladzie banknot, na chwilę się odwróciła i on tak przygarnął do siebie do kieszeni, został oceniony przez niezawisły, samorządny, europejski, prawie że sąd w Polsce, jako ten, który okazał w tym momencie pobłażliwość jasną, że tak po prostu wziął przez roztargnienie. Ale jak on sądzi, to nie, on nie jest roztargniony. To może być osoba zaufania publicznego, przynajmniej być nie powinna. Ale niestety jest. Jak się to prawo tworzyło od podstaw, na podstawie kadr tych nowych elit, można pokazać na kilku przykładach. Z jednej strony te prawdziwe elity prawnicze zostały w znacznym stopniu wyeliminowane. Przez Niemców, przez Sowietów, a później przez komunistyczne więzienia, komunistyczne wyroki śmierci albo długoletnie wyroki więzienia i zakaz wykonywania zawodu. Żyjący do dzisiaj jeden z zastępców prezesa Sądu Najwyższego, pułkownik Bogdan Dzięcioł, który sądził w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Łodzi w latach 50., wydawał kary śmierci. Te wyroki zostały wykonane
jest do dziś kolegą tej szczególnej, specjalnej kasty. On jest już dziadkiem po 90, ale ma tam swój gabinet, może przychodzić, bo każdy sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku tak jest honorowany. Przeglądałem kiedyś, przeczytałem zafascynowany jego pracę doktorską, bo to jest doktor prawa. I on pisał między innymi tak. Jak przyjmowano, jaki był nabór na stanowiska sędziowskie do przyuczenia do zawodu. Za obcych klasowo uważano wówczas, według orzeczenia specjalnej komisji personalnej, synów robotników wykwalifikowanych, takich jak ślusarze, kowale fabryczni, szewcy, cieśle, kominiarze itd. Czyli każdy robotnik, który miał konkretny zawód, który pracował, zarabiał, coś tam odkładał, chciał mieć na starość domek, kawałek ziemi, dbał o rodzinę, on był zdemoralizowany, bo prawdziwy sędzia powinien nie mieć ani ojczyzny, ani własności. On powinien być nasz, powinien być w całości od nas zależny. A taki jak ten, oczywiście nie, bo on się już do tego zawodu nie nadaje. Jak się popatrzy na karierę tych werbowanych wtedy, przyuczonych do zawodu, gdzie mamy orzeczenia Ministerstwa Sprawiedliwości Komunistycznego, bez egzaminu wstępnego, bez wykształcenia, bez jakiejkolwiek praktyki prawniczej, mianuje obywatela na stanowisko i zostaje sędzią. Czyli ktoś przypadkowy, można z ulicy wziąć i może być bardziej sprawny i może być lepszy. Tak to wszystko wyglądało i to pierwsze sądownictwo Polski Ludowej, tych pierwszych kilkunastu lat, to jest właśnie takie. To są ludzie znikąd, przypadkowi, ale bardzo użyteczni, bardzo pożyteczni dla nowego reżimu. Opierali się przede wszystkim na lumpenproletariacie. I nawet nazwiska tych ludzi z tamtego okresu bardzo wiele nam mówią. Paskudzki, Motłoch, Gnida, Morcuk i tak dalej. Co to są za nazwiska? Skąd się wzięły? To są niziny społeczne albo jeszcze gorzej. Ktoś, kto się nazywał, miał jakieś ładne nazwisko, pochodził z dobrej rodziny, on już tych wymogów, tych kryteriów nie spełniał. Ale taki Gnida albo Motłoch to był ktoś. To była pewność, że on będzie stosował prawidłowe orzeczenie. I teraz mamy bardzo dużo informacji, jak ten system prawny i praktyka orzecznicza w tych pierwszych latach Polski Ludowej się kształtowały. Jednym z teoretyków i praktyków komunistycznego prawa był pułkownik Moshe Muszkat. On stwierdził między innymi, że sąd winien zrozumieć, że do każdego przepisu należy stosować marksistowską wykładnię, według której dobro demokracji ludowej jest naczelnym nakazem i jeśli pewien przepis temu warunkowi nie odpowiada, to nie może być stosowany. Czyli możemy go całkowicie odrzucić. Czyli prawo w bezprawiu albo bezprawie w obliczu prawa. Co więcej, on uznał, że prokurator ma być panem życia i śmierci oskarżonego. Adwokat powinien zapomnieć o przedwojennej zasadzie, że jego zadaniem jest obrona oskarżonego przed karą. W ludowym wymiarze sprawiedliwości ma się stać adwokat obok sądu i prokuratury trzecim organem, którego zadaniem jest wykrycie przestępcy, choćby to był nim jego własny klient. Adwokat miał się stać pomocnikiem, funkcjonariuszem policji śledczej. Czyli adwokat, prokurator i sędzia pracują zgodnie nad tym, żeby człowieka skazać. Nie ma dowodów, to je można spreparować. Jak? W każdy możliwy sposób. Ja już o takich rzeczach słyszałem od ludzi, którzy to przeżyli, że często jak mówię na zewnątrz, to pukają mi się w głowę, że to jest niemożliwe, że tak by było. A mnie tak, tak było. Człowiek, który siedział w śledztwie wiele miesięcy, bity, torturowany, nie podpisywał protokołów, które były zakłamane, wpisywali mu coś innego. I w pewnym momencie przychodzi śledczy, mówi, herbaty się napijecie, a papierosa byście zapalili, kładzie przed nim papierosa. Człowiek patrzy wstrząśnięty, mówi, co, nie chcecie podpisać protokołu? Nie, nie podpiszę. No i dobrze, i nie musicie, a zobaczcie, mam tu protokół z waszymi zeznaniami. On już jest podpisany, a ten człowiek mi przyjadł, nie podpisałem. Ja za ciebie podpisałem. Myślę, że ktoś będzie pytał, czy to jest twój podpis? W sądzie tak przejdzie, że to ty, że to są twoje zeznania. Zaprzeczysz, to się tylko i wyłącznie ośmieszysz. Ale to nie jest koniec podwalin tamtego systemu. I to, co z tego wyrosło, ta szczególna, specjalna kasta, powinna wiedzieć o swojej przeszłości. W
powinniśmy to cały czas wytykać i przypominać. Był też taki teoretyk komunistycznego prawa, Leib Schaff, brat osławionego Adama, czyli Abrama Schaffa. Europejczyk całą gębą, członek Komunistycznej Partii Polski przed wojną. Leib Schaff wymyślił, że trzeba pozbawić klas reakcyjnych, odchodzących, wszelkich praw obywatelskich. O co chodziło? Żeby nie traktować ich jak ludzi. Ale jak ich traktować? Jako byłych ludzi. Wymyślił kategorię, że ci, którzy są podsądnymi, ci, którzy wywodzą się z tych klas, które są reakcyjne, nie nasze, nie z lumpen proletariatu, to są byli ludzie, a ich można traktować w trybie pozasądowym. Tak jak w Sowietach, osławione OSO, czyli te trójki, że dostawali śledczy, egzekutorzy, NKWD-owscy listy od jednego na przykład do 100 w jednej partii. Tam było imię, nazwisko, adczestwo i paragraf, zarzut. I oni przy tym pisali toczno, tak, zgoda. Wyprowadzali te 100 osób i mordowali, strzelali. Tak była, tak wyglądała operacja polska NKWD. Ci ludzie nawet nie wiedzieli, że są skazywani, bo to nie było skazywanie, to nie był sąd. I w Polsce, gdyby Stalin nie zdechł, za przeproszeniem, bo on to w 1953 roku wymyślił, opublikował, to pewnie byłoby to samo. Leib Schaff. Byli ludzie. Kategoria prawna, czyli gorzej jak u Niemca. Polak u Niemca był pod człowiekiem. To byli podludzie, Untermenschen. Ale u Sowietów, czyli komunistycznych tych Sowietów w Polsce, mamy gorszą kategorię, bo tam to jednak był trochę człowiek. Pod człowiek, ale człowiek. A tu jest były człowiek. On był kiedyś, tak, ale już nim nie jest. I można go całkowicie dowolnie pozbawić życia. I później przyszła praktyka, wykonywanie tego. To się przenosiło z rocznika na rocznik, z pokolenia na pokolenie. I gdy przyszła tak zwana trzecia Rzeczpospolita od nowa, ci sami ludzie na tych samych stanowiskach, tylko często szczebel dwa wyżej, robili to, czego się nauczyli. Dlaczego? Bo nic innego nie potrafili, bo całe życie to robili. Mam tu taki wstrząsający przykład pana Romana Dżalika. To był podoficer Narodowych Sił Zbrojnych z Lubelszczyzny, ze zgrupowania Leonarda Zubzdanowicza Zęba. W 1944 roku w lecie złapany przez obławie NKWD UB, wcielony do Ludowego Wojska Polskiego. Oczywiście się nie przyznał, kim był, co robił. Doszedł aż w Ludowym Wojsku Polskim, aż do Berlina. Tam otrzymał virtuti militari za dzielność. Walczył z Niemcami, należało mu się. I później, gdy został aresztowany na początku lat 50., gdy wyszło na jaw, kim on naprawdę jest, że on to wszystko ukrył w swoich ankietach, życiorysach, że się nie ujawnił, został postawiony przed komunistycznym sądem, został skazany na karę śmierci. Kary śmierci nie wykonano, bo to virtuti uratowało mu życie. No tak, wróg ludu, ale pod Berlinem dzielnie stawał, dostał od nas virtuti, więc zamienili mu na karę dożywotniego więzienia. Na szczęście przeżył. W 1992 roku wystąpiło tak zwane stwierdzenie nieważności wyroku. Jego sprawę z tego okresu stalinowskiego rozpatrywał Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego. To jest 1992 rok. Ja go znałem wcześniej i on przyjechał tego dnia na tą rozprawę, która miała się odbyć. Mówi, czy pan mógłby ze mną iść? Ja mówię, mogę, ale widzę pan jakiś taki nieswój, czego się pan obawia. Mam złe przeczucie, że mnie tak potraktują jak kiedyś. A mnie to jest niemożliwe. Pana karta jest czysta. Wszystkie zarzuty są nieprawdziwe. Ma pan świadków tych wszystkich wydarzeń, o co pana oskarżają. To nie było wtedy uwzględnione. Ale teraz, ale gdyby pan mógł ze mną iść, ja tu nie mam nikogo w Warszawie. Ja z nim poszedłem. Najpierw chcieli mnie wyrzucić z sądu. Trzech pułkowników, czy w mundurach pułkowników, sędziowie wojskowi. Widać, że do niedawna w Ludowym Wojsku Polskim. Kto ja jestem, co ja tu robię i czego chcę? Ja wiem, że jestem znajomym tego pana, poprosił mnie, żeby być. I narada, czy ja w ogóle mogę zostać? Chcieli mnie wyrzucić, ja powiedziałem, że nie, nie wyjdę, rozprawa jest jawna, nie została zamknięta, w związku z tym mam prawo. Dobrze, ale nie wolno wam się odzywać, wam, na wy, to jeszcze ten taki dobry komunistyczny nawyk. Siedzę na sali i słucham. Pan Roman Dżalik zeznaje, tłumaczy, jak był przesłuchiwany. Jak to się stało, że po 7 miesiącach w śledztwie zaczął podpisywać protokoły nieprawdziwe, przyznając się do win niepopełnionych. Oni tam sobie słuchali, puszczali to mimo uszu i wreszcie mówią, że stwierdzenie nieważności wyroku nie będzie, czyli jego skazanie jest całkowicie legalne i zmiany niedopuszczalne. I tłumaczą tak. Dokonując wykładni celowościowej, sąd doszedł do przekonania,
że postępowanie dowodowe powinno się ograniczać do ustalenia czynu, jego opisu, który zarzucono bądź przypisano wnioskodawcy, bądź ewentualnie motywów tego postępowania. Sąd na tej podstawie nie może przeprowadzać ponownie postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia winy. Nie można badać przeszłości. To już jest w aktach komunistycznych, komunistycznej rozprawy. Ten przepis nie zezwala sądowi na dokonywanie ponownych ustaleń w sprawie i kwestionowanie ustaleń dokonanych przez sądy, a będących podstawą wydania określonych orzeczeń, lecz przeciwnie, nakazuje uwzględnienie tych ustaleń, opieranie się na nich. Czyli wszystko to, co jest zapisane w komunistycznym prawie i w komunistycznych dokumentach, jest prawdziwe. To, co on mówi, ma nie być brane pod uwagę. Jak on to usłyszał, on nie wytrzymał. Na sali sądowej rozdarł koszulę. To był 15 kwietnia 1992 roku. Pokazał żebra wklepane do środka, bo po nim buciorami skakali śledczy. Miał te kości wbite do środka, dziurę taką, której pod koszulą nie było widać. I mówi do nich: wy katyniowcy, ja 7 miesięcy się nie przyznawałem, a później już nie wiedziałem, co robię, a byłem nieprzytomny. Być może podpisywałem wszystko i wszystko inne też bym podpisał, a wy byście 5 minut tego nie wytrzymali. A oni do niego: obraza sądu, że będzie ukarany, że to tak nie wolno, bo on sąd obraża. Wstał, trzasnął drzwiami, wyszedł, zmarł wkrótce jako przestępca, jako bandyta. Tak wyglądało to sądownictwo. Co więcej, ten sąd jeszcze uzasadnił to w ten sposób, że nie ulega przecież wątpliwości, że w konkretnym momencie historycznym państwo polskie jako takie nie istniało. To jest język sowiecki z ulotek 1939 roku, że państwo polskie się przewaliło. W związku z tym można z nami zrobić wszystko, co się tylko chce. I teraz mając takie zaszłości, znając takie przykłady, widząc takich ludzi, jak zostali potraktowani, to się po prostu chce płakać. Byłem na rozprawie człowieka, który był ujęty dopiero w 1967 roku, bardzo długo się ukrywał pod fałszywym nazwiskiem. Później został skazany, 15 lat więzienia. Jego rozprawa też o stwierdzenie nieważności wyroku. On był oskarżony o popełnianie jakichś pospolitych mordów, napadów. Na szczęście to był człowiek na poziomie, pojeździł po terenie, znalazł świadków, nawet ormowców, ówczesnych milicjantów, którzy zeznawali na jego rzecz na sprawie. I to nie było w sumie brane pod uwagę, ale jeden szczegół, jedna rzecz wbiła mi się na zawsze do głowy. Na środku sali, sędzia 30-paroletni, na środku sali stało krzesło i wezwany świadek, człowiek już wtedy bardzo wiekowy, ledwo powłóczący nogami, wezwany na salę, on zobaczył to krzesło i zaczął tak powoli, przesuwając te nogi, szurając po podłodze, iść w stronę krzesła, żeby tam usiąść. Sędzia do aplikanta: proszę wynieść to krzesło. Aplikant z jednej strony ma polecenie, z drugiej strony widzi człowieka, który jest świadkiem w sprawie, więc to krzesło tylko odstawił pod ścianę. No to ten człowiek skręcił i idzie w stronę ściany. Myślał, że tam będzie mógł siedzieć. A sędzia na niego wrzasnął, do tego aplikanta. Powiedziałem: wynieś krzesło z sali. I wyniósł. I ten człowiek stał o lasce w ten sposób, dygotał cały, widać było, że ledwo stał i przed tym nowym sądem III Rzeczpospolitej zeznawał. Szczególne upokorzenie, chyba jeszcze coś więcej. Ohyda moralna, to wszystko się działo na salach rozpraw Polski postludowej. Można powiedzieć tu i teraz, chociaż tak naprawdę to było trochę wcześniej, dzisiaj tych spraw już nie ma, bo ta kategoria ludzi wymarła. Ale tak zostali potraktowani za to wszystko, co kiedyś przeszli, za to, za co byli skazywani, za walkę o niepodległość, za naprawdę szlachetne czyny, byli potraktowani jak najgorsi przestępcy. I wielu z nich zmarło w tym odium, że te wyroki były całkowicie ważne, bo się przyznali do winy, a skoro się przyznali, to są winni. I wreszcie cała ta nowa sfera orzeczeń wobec ludzi już tej właśnie tak zwanej III Rzeczpospolitej. Redaktor Stanisław Remuszko, który toczył boje o książkę, którą napisał o Gazecie Wyborczej, bo tam przez krótki czas pracował, zobaczył od środka, jak to jest, uciekł stamtąd, napisał książkę i trafił przed sąd. Trafił przed sąd i został skazany. Nieważne było, że napisał prawdę. Orzeczenie jest takie. Negatywne treści na temat Adama Michnika, redaktora naczelnego Gazety Wyborczej,
oraz wydawcy tej gazety, Agory S.A., są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Proszę zauważyć, tu nie ma kłamstwa, tylko negatywne treści. To nie pan Remuszko zasłużył na to, żeby go tak potraktować. Te negatywne treści wzięły się stąd, kim był, co robił Adam Michnik. Ale o nim nie wolno pisać źle. Jest pod ochroną. To jest jak takie zwierzę zabytkowe, jeden z ostatnich egzemplarzy. Musimy chuchać, dmuchać, żeby, broń Boże, mu się krzywda nie stała. Taki dinozaur jeszcze żyjący. Tak jest traktowany Adam Michnik. Żeby Państwo nie myśleli, że tylko on, bo to jest tylko przykład. Tych przykładów jest wiele. Proszę bardzo. Janusz Palikot. Jest taki polityk, teraz wódko pęca, czy bimbrownik, czy tam coś tam jeszcze, bo on cały czas w alkoholu robi razem z jakim Kubą Wojewódzkim. Nieźle się dobrali. On składał jako poseł niepełne, delikatnie mówiąc, oświadczenia majątkowe. Zapomniał, że ma samolot, zapomniał, że ma jakieś wkłady bankowe, zagraniczne, jakieś spółki. Nie wpisał tego wszystkiego. Oczywiście to wyszło na jaw i sprawa się toczy w sądzie. Prokurator, który to prowadził, uznał, że nie ujawnił całego majątku, ale i tu właśnie jest. Nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pana posła wynikają z filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych. Jak ja powiem, że jestem chłopski filozof, to mogę nie wpisywać do swojego PIT-u osiągniętych jakichś sum w ciągu roku zarobionych. Mogę to pominąć i wtedy mogę powiedzieć, bo ja sobie filozofuję, bo jestem jak Palikot, ale nie. Nie jesteśmy równi wobec prawa. Jedni są, a inni nie są. I tu przykładem tego, jak było kiedyś, jest rzecz straszna dla nas w porównaniu. Carska Rosja. W 1907 roku wyszło takie dzieło prawnicze, międzynarodowe, europejskie, Przeciw śmiertnej kazni. Tam jest ponad 500 stron. Autorami zamieszczonych tam artykułów Lew Tołstoj, Sołowiow, Bułhakow, Bierdiajew, Nabokow, Anatol Franz, Europy Brandes, Bierston, Botron, Mirabeau, Tomasz Masaryk i tak dalej. Ówczesna elita intelektualna Europy. Opisują system represyjny carskiej Rosji. I teraz proszę uważnie posłuchać. Oni ustalili, że poza powstaniem dekabrystów, powstaniem listopadowym, powstaniem styczniowym i rewolucji 5-6 roku, gdzie wydarzenia mają zupełnie inny wymiar i rzeczywiście są represje, ale w tych warunkach względnego spokoju, skazano na kary śmierci w carskiej Rosji przez 80 lat, w latach 1826-1906, aż 3419 osób. Z tego wykonano 61% wyroków, 2103 przez 80 lat. W Polsce komunistycznej, w Polsce ludowej po 1944 roku to są tysiące wyroków śmierci i kilkadziesiąt tysięcy ludzi zabitych bez jakiegokolwiek wyroku. Bo to, co wiemy na podstawie procesów i wyroków, które znamy, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Całą resztę mordowano w trybie pozasądowym. To często było także w obławach ubeckich KBW, bo także z Wielkopolski mam takie dokumenty, obławy KBW i jest sprawozdanie. W toku walk z bandami leśnymi ujęliśmy następujących przestępców. Tam dwóch z bandy takiego, jednego z bandy takiego. Mieliśmy spisać ich dane personalne, ale obecny przy tym zastępca Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego nakazał ich natychmiast zastrzelić, co też zrobiliśmy i zakopaliśmy ich w lesie. Nawet nie wiemy kogo. Nawet nie sprawdzali tożsamości, mordowali na miejscu. Ci oficerowie z KBW, ci oficerowie z UB dostawali nagrody. Oni mieli dzieci. Ich dzieci szły do milicji, do UB, do informacji wojskowej. To się powielało, odtwarzało. Te nowe komunistyczne elity wrastały w nas jak brud, jak robale, jak jakieś wszy, czego się nie byliśmy w stanie pozbyć. Nawet nie próbowaliśmy, co było oczywiste, że tak się powinno zrobić. I te niezwykłe przykłady karier, gdzie wymordowani polscy oficerowie są zastępowani oficerami komunistycznymi. Jeden z typowych przykładów. Wacław Komar.
Naprawdę nazywał się Mendel Kosoi, był szefem wywiadu wojskowego i wywiadu cywilnego Polski Ludowej. Jego droga, kariera polityczna jest niezwykła. On był między innymi harcerzem żydowskim Hashomer Hatzair, czyli sionistycznym. Następnie po tym wstępnym przeszkoleniu ideologicznym przechodzi do Komunistycznego Związku Młodzieży, a następnie do Komunistycznej Partii Polski. Działa nie tylko w KPP, ale działa w kilkunastu partiach komunistycznych w Europie. Jest uczestnikiem tak zwanej wojny domowej w Hiszpanii. Później robi karierę w Polsce Ludowej. Przedtem szkolony w latach 30. w Związku Sowieckim na kursach dywersyjnych, jak to nazwał, Podgotowka komandnowo sestawa przy sztabie RKKA Krasnej Armii, czyli skierowany do OGPU i NKWD, czyli wywiadu wojskowego i cywilnego sowieckiego. Do szkół nie chodził, ale miał szczególne zasługi. Był w specjalnych grupach realizacyjnych KPP. Nie ma nigdzie żadnych aktów normatywnych, żadnych dokumentów, że takie grupy istniały. Ale skoro w wielu życiorysach u tych towarzyszy to się pojawia, to rzeczywiście było. Co robił? Na szczęście zostawił własnoręcznie spisany, obszerny życiorys. To był syn Kowala, żylasty, silny i on wykonywał wyroki partyjne, jak to się wtedy nazywało, ręcznie. Dusił ludzi. Strzelanie to jest głos, to może ktoś usłyszeć, ale zabicie człowieka przez uduszenie jest ciche, spokojne. Dlaczego tych ludzi zabijali? Po pierwsze, partia wskazywała, ten i ten to jest prowok w naszych szeregach. Nasłała go tajna polska policja, trzeba go zabić. On to robił. Ale też napady na bogatych Żydów w celu zdobycia funduszy na działalność komunistyczną. Tu już nie grała roli kwestia rasowa, że Żyd Żyda napada, tylko ideologiczna. Jeden Żyd jest bogaty, przychodzi Żyd biedniejszy, zabiera mu to, bo to idzie na działalność partyjną. I do tego rodzina. Jego żona nazywała się Riva Zuckerman. Po polsku Sokołowska. I własnoręczny jej życiorys, który mam, przechowuję jak, nie powiem, że relikwie, bo to jest coś obrzydliwego, ale zaczyna się tak. Urodziłam się 7 listopada 1917 roku w dzień Wielkiej Rewolucji Radzieckiej. Następne zdanie. Faktycznie urodziłam się kilka lat wcześniej, ale rodzice nie odnotowali daty mojego urodzenia, więc przyjęłam datę rewolucji bolszewickiej jako dzień własnych narodzin. Oni się tym szczycili. Brat Mendela Kosoja był także w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Jego ojciec, analfabeta kompletny, prawdopodobnie przygłup, bo tak to wynika z dokumentacji, no są tacy ludzie na takim poziomie, nie będę porównywał z naszymi prezydentami niektórymi. Został w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego kim? No czytać, pisać nie umiał. Do czego się nadawał? Został windziarzem. Góra, dół. Woził towarzyszy i towarówki. A jak woził, to słuchał. A jak usłyszał, to szedł i synu, syn, ty wiesz co, ta towarówka to tam powiedziała w tej windzie to i to. To może być potrzebne, to się może przydać. To się wszystko przydawało. To są kariery. Tacy ludzie. Syn Mendla Kosoja, czyli Wacława Komara, był między innymi publicystą w jednym ze znanych tygodników w Polsce. Którego? Tygodnika Powszechnego. Nie był tam sam. Równolegle razem z nim pisał felietony niejaki Michał Brystygier, syn osławionej Krwawej Luny. Tygodnik Powszechny, który z tym stemplem katolickości trwa do dzisiaj. To było miejsce, gdzie oni się odnajdywali. I nie było żadnych przeszkód, żeby tam właśnie znaleźli swoje miejsce. Gdzie Mendel Kosoi jest pochowany? Na warszawskich powązkach wojskowych, w Alei Zasłużonych. Nie ma miejsca dla naszych, ale są miejsca dla tamtych ludzi. Skoro są miejsca, to cały ten cmentarz jest zapstrzony tą nową pseudoelitą. Nie ma miejsca dla naszych bohaterów. Nie ma miejsca, żeby postawić tam pomnik wołyński. Nie ma miejsca, żeby na przykład dla polskich lotników, oficerów polskich sił zbrojnych, poza nielicznymi, żeby ich tam pochować. Ja pamiętam, gdy zmarł jeden z bohaterów polskich lotników, polskich bombowców z dywizjonu 304. Bardzo wyjątkowy człowiek, pan Zdzisław Zakrzewski,
przez kilka miesięcy przy pomocy kilku urzędów, w tym Urzędu do Spraw Kombatantów, toczyliśmy boje z zarządem cmentarza, który jest w gestii samorządu warszawskiego, wtedy to było Hanny Gronkiewicz-Walc, żeby móc go pochować na Powązkach. On pochodził z Lwowa. Po wojnie w Lwowie już nigdy nie był, powiedział, że nawet nie chce jechać zobaczyć, co z jego miastem zrobiono. Jak jest taka możliwość, to nie chce też leżeć w Ameryce, bo tam nikt o nim nie będzie wiedział. Chce po prostu być gdzieś w Polsce, w kwaterze dla polskich sił zbrojnych. Kilka miesięcy walka o miejsce dla niego. Człowiek naprawdę wyjątkowy, zasłużony. Na wielu polach, polonijnym, gospodarczym. On w 1989 roku, jako człowiek prowadzący rozległe, można powiedzieć, imperium bankowe, polonijne, przyjechał do Polski, żeby pokazać, jak się to robi. Polonia była na ogół biedniejsza niż bogatsza. Kapitały były rozproszone. On potrafił stworzyć Polamer, czyli instytucję, która gromadziła to niewielkie fundusze indywidualne do jednego wspólnego worka, udzielała Polakom pożyczek na zagospodarowanie się, na rozbudowę, na kupno domu, nisko albo w ogóle nieoprocentowane, żeby sobie wzajemnie pomagać. Przyjechał z tym pomysłem, jak to się robi, a miał lata praktyki, gdzie? Do Ministerstwa Finansów. On nie wiedział, kto jest kim, kto tu skąd się wziął. Usłyszał, że jest jakiś doktor Leszek Balcerowicz, no to chciał oczywiście do niego. Balcerowicz go nie przyjął, ale wyznaczył jakiegoś tam dyrektora departamentu, żeby w jego imieniu dowiedział się, co ten Polak z zagranicy chce. No, przedstawił tą całą koncepcję, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, że Polacy trzymają drobne oszczędności. Nominalnie to jest niewiele u każdego z nich, ale miliony ludzi, gdy te kapitały uruchomią, nabiorą zaufania, to te pieniądze można uruchomić na budowę nowej Polski od strony gospodarczej i finansowej. I ten urzędnik słuchał go tak z niewielkim zainteresowaniem i wreszcie na koniec zapytał tak. Proszę pana, a co ja z tego będę miał? A on wstrząśnięty mówi, nic. Ja pracuję społecznie, ja też nic z tego nie mam. Ja mam swój zawód, mam swoje zarobki, ale całą instytucję prowadzę całkowicie charytatywnie dla Polonii. To nas to nie interesuje. Więcej z nim nie rozmawiali. Nowa elita w zetknięciu z elitą prawdziwą. I po kolei, czego nie ruszymy tej nowej elity, czy to rzeczywiście jest elita? Niejaka Olga Tokarczuk. Robiliśmy straszne rzeczy jako mordercy Żydów. Na szczęście mówi to we własnym imieniu. Mówi, my robiliśmy. Więc to jest zgodne z prawdą, bo jej nacja i jej przodkowie mogli to robić. Ale ona to przypisuje w świecie nam. Jeśli nam przypisuje, a my się z tym zgadzamy, my się nie bronimy, to później mamy takie skutki. Proszę bardzo, dwukrotny towarzysz PZPR-u Jacek Kuroń, jeden z bohaterów polskiej niepodległości. Placy, ulice, pomniki, murale, nie wiadomo co jeszcze. Jaki to on był zasłużony, który cynicznie o sobie mówił. Pije mało i rzadko, a nikt go nie widział w stanie, kiedy było mało i rzadko, tylko raczej odwrotnie. I wszelkie świadectwa, które o nim mamy, są dla niego naprawdę podłe, ale jedno jest wstrząsające. Człowiek, któremu ufam bezgranicznie, ksiądz Stanisław Małkowski, opisuje te lata 80., działalność jeszcze tak zwaną opozycyjną i opisuje kontakty z Jackiem Kuroniem. Jacek starannie selekcjonował informacje. Chodziło o to, że przekazywał to przez telefon do Radia Wolna Europa. Kto z Państwa, za przeproszeniem tych osób starszych, miał kontakt z Wolną Europą, mógł sobie zadzwonić bezkarnie i porozmawiać? No, niektórzy mieli. Czasami nawet specjalnie mówił przez telefon o pewnych rzeczach po to, aby spalić ludzi, by dowiedziała się o nich esbecja. Przykładem manipulacji ze strony Kurania jest sprawa znanego listu 59, który wcale nie był listem 59, lecz 60, lecz akurat mu wypadło nazwisko Wojciecha Ziembińskiego, znanego opozycjonisty niepodległościowego, bo mu nie pasował. Kuroń traktował ludzi jak pionki w swojej grze. Jeśli człowiek przez telefon dzwoni do jakiegoś swojego kolegi, mówi, ty słuchaj, wiesz tam, Ruch Obrony Praw Człowieka to 3 dni później tam w Zalesiu Górnym na ulicy takiej i takiej robi spotkanie o 17. Będziesz tam? Nie, bo ja to nie idę. Oni tam zapraszają, ale nie idziemy. Co robi Nasłuch Ubecki? Ma wiedzę. Gdzie, kto, w jakim miejscu i o której. Ci ludzie są wcześniej zdjęci, aresztowani, zebranie się nie odbywa. Niepodległościowiec albo jego kontakty z bezpieką Kuronia. Kiedy rozmawia wtedy z majorem, którego później uczynił pułkownikiem w III Rzeczpospolitej, Janem Lesiakiem i z innymi towarzyszami z resortu. I oni mówią tam, widzicie, rozumiecie, tam pojutrze ma być demonstracja,
dobrze by było, wiecie, panie Kureń, jakbyście tam nie poszli. No nie mogę, bo ja już obiecałem, że pójdę. No to wymyślcie coś, nie idźcie, bo wy tam ludzi będziecie przyciągać. I Kureń mówi tak, no to ja powiem, że mnie noga boli. Oto, bardzo dobrze, tak powiedzcie. To jest wszystko w ubeckich aktach. To jest wszystko z tych rozmów opisane. Zresztą to nie tylko on, bardzo wielu z nich. I my mamy tylko i wyłącznie bohatera. Dwukrotny członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 50. przebiegał ulicę Żoliborza Warszawskiego z pistoletem w ręku, strasząc ludzi. On się tym szczycił, on się tym chwalił. Kto wtedy miał broń? Kto mógł się nią posługiwać? Kto mógł ją nosić w ręku na ulicy? Wybrani, tylko niektórzy. Mamy nową elitę, Kureń jest świętym. Mamy także wielu innych. Bronisław Geremek, ten, który się osławił rozmowami z ambasadorem NRD-owskim w 1981 roku, tuż przed stanem wojennym. I on mówi, że Solidarność trzeba zniszczyć, bo się jej nie da przeprawić na coś lepszego. I w jej miejsce Solidarności trzeba powołać nowy związek. To mówił Geremek. To nie było kwestionowane. To jest nasz bohater. To był doradca Solidarności. Tak to miało wyglądać. Podczas zjazdu Komisji Krajowej w Gdańsku, jeszcze w 1981 roku, został przedstawiony nowy skład doradców dla Komisji Krajowej. Jednym z tych nowych doradców został Jacek Kuroń. Człowiek, który był na sali, nie, przepraszam, jednym z doradców miał zostać pułkownik Adam Humer. Wtedy nikt nie wiedział, że to pułkownik, że to ubek. Profesor ekonomiki rolnictwa. No, znał się na ziemi, niejedna jego ofiara trafiła do ziemi, więc miał do tego tytuł. Człowiek, który był na sali, doradca prawdziwy do spraw prawnych Solidarności, przeszedł w śledztwie przez ręce Wiktora Herrera. Jak usłyszał jego nazwisko, mówi, nie wierzyłem własnym oczom. Patrzę, no dużo starszy, ale to on, słyszę głos, to jest on. Wstał i mówi, przecież to jest ubek, on mnie przesłuchiwał. I wtedy właśnie się wtrącił Jacek Kuroń. Jak wam się nie podoba, to możecie wyjść. Herrer został doradcą związku. Człowiek, który miał w swoich rękach Jana Rodowicza Anodę, który został zamordowany 7 stycznia 1949 roku w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Później, już po zmianach, wyszedł z resortu, został uczonym PRL-owskim, czyli nową elitą właśnie ekonomiki rolnictwa. A w latach 2000, na koniec kariery, został publicystą, a jakże, Gazety Wyborczej. Nowa Polska, nowa wiedza i rzekomo nowi ludzie. Kto pamięta dzisiaj sprawę Bronisława Komorowskiego, jego wyjazdu do Moskwy? 65. rocznica zakończenia II wojny światowej. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski i generał Wojciech Jaruzelski wspólnie świętują w Moskwie. To, że byli na tych centralnych uroczystościach, to powiedzmy, że Komorowski jeszcze jako osoba oficjalna, urzędowa, miał do tego jakiś tytuł. Jaruzelski został potraktowany jako weteran II wojny światowej. Mieliśmy bardzo wielu weteranów, można było wysłać kogoś innego. No nie, nie wypadało pominąć tak zacnego generała. I to, że byli na tych uroczystościach, to jest jedna strona medalu. Ale po uroczystościach obaj udali się na cmentarz Doński, na symboliczny grób generała Leopolda Akulickiego i złożyli tam kwiaty. Komorowski pal licho, ale Jaruzelski, którego ścigał jego podkomendych Okulickiego w 1945, 1946 roku jako dowódca zwiadu komunistycznego, człowiek, który strzelał do ludzi, miał przecież tytuł utrwalania władzy ludowej znikąd nie wzięty, miał to w swoich życiorysach. To już nie było ani normalne, ani moralne. Ale my powinniśmy wiedzieć. Ja nie po to daję te wszystkie przykłady, żeby państwa tym zarzucić. Jak nie znamy personaliów, nie wiemy, kto był kim, skąd się wziął, co później robią jego dzieci i wnuki, to my nie rozumiemy współczesnej Polski. Dlaczego ona jest czerwona? Bo tak się ładnie mówiło. Jak zaczęły się te zmiany w 89, to ci starzy, fajni ludzie mówili, czy pamiętali jeszcze normalną przeszłość, mówią, niech się pan nie martwi, panie Leszku, będzie dobrze. Polska jest jak rzodkiewka, czerwona z wierzchu. Jak się poskrobie, to czerwony odrzuci, to tam będzie biała w środku. A potem się okazało, że jesteśmy jak burak, w środku jeszcze gorsi. Soczysta czerwień. Przeniknęło nas to na wylot. I po kolei, gdy zaczynamy po życiorysach iść, bo inaczej się historii nie da pokazać, jak przez życiorysy.
możemy pisać ogólnie, że Auschwitz to miliony ofiar. Tylko to do nikogo nie trafia. Ale jak pokażemy ojca Kolbego, jak pokażemy Pileckiego, jak pokażemy męczenników, pojedyncze osoby, zasłużonych, wybitnych ludzi, tam zamordowanych, to nawet wystarczy, że o 5 takich powiemy. To na człowieku, który ma dzisiaj 15-17 lat, to jakieś wrażenie zrobi. A jak mu powiemy milion, to on w ogóle nawet tego nie rozumie, bo milion to jest taka abstrakcja, że milion ofiar nie mieści się w jego wyobraźni. I tak się właśnie powinno pokazywać historię i tak się powinno pokazywać te rzekome zmiany. Kto nami rządził po 45? Skąd ci ludzie się wzięli? Jacy byli? Dlaczego zmieniali nazwiska? Dlaczego zacierali za sobą ślady? Dlaczego do dzisiaj te ślady są pozacierane? Edward Ochab, Edwardus Ochabus, żona Rachela Zilbiger. Córka była żoną Longina Pastusiaka, takiego komunistycznego propagandysty. Druga córka, Zofia, pochowana na cmentarzu żydowskim w Warszawie. Tu komuna i to taka zawzięta, biuro polityczne, najwyższy Ochab, generał komunistyczny, ale oni po śmierci, tak jak Józef Różański, Goldberg, przedtem był zajadłym komunistą, dyrektorem Departamentu Śledczego, a później idzie na cmentarz żydowski koło warszawskich Powązek i leży sobie tam. Czyli zrobił sobie przerwę w życiorysie. Był tu, później był w komunie i tak jak na przykład często można spotkać wypowiedzi historyków, uczonych żydowskich, że Żyd, który odszedł od judaizmu, przestawał być Żydem. Ale przecież wrócił. No to wtedy znowu był. Miał tą przerwę i wtedy on jest wasz, polski. Macie swojego bohatera polskiego. On był wtedy Różański. Ale teraz to nie jest znowu Goldberg. Zupełnie inna jakość. A my się do tego przyzwyczajamy. Uważamy, że to jest całkowicie normalne, że wolno tak robić i nie protestujemy. A gdzie mamy protestować? Wobec kogo? Gdzie mamy to wszystko zgłaszać? Są instytucje państwa polskiego, które to zbierają? Czy są instytucje państwa polskiego, które to dogłębnie badają? Nie powierzchownie, że komuna była zła, bo to sobie możemy mówić. Ale którzy z tych komunistów byli najgorsi? Gdzie są ich dzieci? Gdzie są ich wnuki? I jak wygląda na przykład cmentarz wojskowy na Powązkach? Parę dni temu byłem tam z grupą, oprowadzałem, przychodzimy i jest nagrobek Wiktor Borowski, dziennikarz. Pytam się ludzi, czy wiedzą, kto to był. No nie. A czy wiedzą, jak się nazywał poprzednio? Nie. Jakie pełnił funkcje? Nie. Jak się patrzy, że to dziennikarz, no to każdy przejdzie, tak jak się przychodzi na cmentarzu, no ktoś zapewne zacny, skoro trafił aż na Powązki. Nie. Aaron Berman, politruk komunistyczny, jego syn Marek Borowski był marszałkiem Sejmu, Senatu, ministrem, nie wiadomo kim tam jeszcze, po kolei. I do dzisiaj jest czynny w polskim Senacie obecnym. I on broni przeszłości jak swojej własnej niepodległości. Nie da słowa złego powiedzieć. Wstąpił do partii kiedy? W 68 roku. To nie było tak źle widocznie w marcu, skoro niektórzy z towarzyszy żydowskich zapisywali się do partii. Tylko wiedząc to wszystko i potrafiąc się taką wiedzą posługiwać, my możemy z nimi wygrywać. Ale my tego nie wiemy. Jeśli nie wiemy, to znaczy, że z góry jesteśmy na przegranych pozycjach. Mogą nam mówić, co zechcą, a my to biernie przyjmiemy, że pewnie tak było, no przecież by nie kłamali. I to zacieranie nazwisk w Polsce Ludowej po sobie. Bardzo ciekawy dokument. Decyzja o zmianie nazwiska. 17 września 1964 roku. Major Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, zatrudniony w strukturach ubeckich do połowy lat 50., później przechodzi do cywila, do centralnych urzędów komunistycznej Polski. Ale on nie chce mieć tej przeszłości za sobą. On nie chce się nazywać tak, jak się nazywał. Jest akt o zmianie nazwiska. W trybie natychmiastowej wykonalności zmienić dane osobowe towarzyszowi Marianowi Buczakowi, żonie i dzieciom. I wreszcie wprost jest pouczenie. W trybie natychmiastowej wykonalności. On znika. Od tej pory jest towarzysz Buczkowski. Był taki, takiego nie ma. Jak się szuka w rejestrach ubeckich, przecież był szefem powiatowego urzędu, to go nie ma. Pod tym nowym nazwiskiem też go nie ma, bo już tej funkcji nie pełnił. I tak powoli, powoli można wszystko za sobą
zostawić zatarty. Inny przypadek, to jest akurat już wysoko postawiona postać, pułkownik Stanisław Majewski. On się nazywał Laks, miał życiorys, że skończył Katolicki Uniwersytet Lubelski przed wojną i pisząc podanie o zmianę danych osobowych, napisał między innymi: rodzina zginęła podczas wojny, nie mam nikogo, nikt o mnie nic nie będzie wiedział, proszę o przydział nazwiska Majewski. I został pułkownikiem Majewskim. Czyli za szczególne zasługi szczególnie został potraktowany. Komisja, która stwierdza fakt zmiany nazwiska: Bogdan Hamera, Włodzimierz Muś, Seweryn Osiński. Jednego z nich znam, przynajmniej po danych osobowych. Ostatni dowódca KBW, Włodzimierz Muś, który był generałem później w Ludowym Wojsku, a to była komisja Wydziału Pracy wśród Oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Był towarzysz, nie ma, znika, jak w ruskim cyrku. Pojawia się w to miejsce ktoś zupełnie nowy, ktoś zupełnie inny. Polskie dzieci są tumanione w szkole. Polscy studenci są ogłupiani jeszcze bardziej. Pamiętam, przyszła do mnie studentka skierowana przez jednego z kolegów i mówi, że ona chce pisać pracę o Ryszardzie Kapuścińskim. O, taki wielki literat, ona zna hiszpański, on się zajmował tą też Ameryką Łacińską, tyle o tym pisał. Ty masz jakieś materiały jego, jakby się jej użyczył, to ja tą pracę magisterską od niej przyjmę. Ona przyszła do mnie na rozmowę, bardzo fajna, inteligentna dziewczyna. Nie wiedziała kompletnie nic, tylko że był sławny, nagrodzony na wszystkie możliwe sposoby i ja jej pokazałem jego dokumenty. Jak ona to zobaczyła, mówi tak, ja to zrobię, ale wie pan, promotor to jeszcze może przyjmie, ale komisja to może mnie całkiem wyrzucić z uczelni. Ja mówię, no to jest na pani ryzyko, jak pani chce. Zdobyła się na ten akt odwagi i zrobiła. Nie wyrzucili jej, natomiast zrobiła bardzo fajną pracę. A dostała między innymi życiorys Ryszarda Kapuścińskiego. On pisał do oddziałowej organizacji partyjnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego podanie o przyjęcie w poczet kandydatów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest moją największą potrzebą i pragnieniem wstąpienie w szeregi naszej ukochanej partii. Konieczność ta równa największemu dążeniu, jakim jest służenie ze wszystkich sił, całym sobą, sprawie naszej partii. Przyjęcie mnie w poczet kandydatów naszej partii będzie dla mnie najwyższą nagrodą i honorem, a zarazem najwyższym zobowiązaniem. Chcę jeszcze więcej, jeszcze lepiej, partyjnie żyć, pracować i walczyć na miarę zadań stawianych przez partię, towarzyszom partyjnym. Przyrzekam strzec wskazań, jakie ślubował ochraniać i umacniać w imieniu wszystkich ludzi szczególnego pokroju, towarzysz Stalin. Jak pierwszy raz to czytałem, to pomyślałem, że mu Biedroń kubeł wazeliny pożyczył, bo normalny człowiek by przecież tak nie napisał. To jest po prostu chore. Ale to nie jest wszystko. On w swoim życiorysie napisał między innymi tak. Zacząłem czytać książki. Czytałem ich wiele. Opowiadał już ten swój początek wieku młodzieńczego pod Sowietami. Pierwsza z nich, czytałem książki, było ich wiele. Pierwsza z nich to Matka Gorkiego i Ojczyzna Wasilewskiej, czyli Wandy Wasilewskiej. Paweł Własow był moim najlepszym agitatorem. Drugim, już później, stał się Pawka Korczagin. Do dziś nie znalazłem w całej literaturze piękniejszych postaci niż te własne. Czyli komsomolec, który wydaje własnych rodziców na śmierć do Czeki, jest dla niego wzorem. Polski intelektualista, z dobrej rodziny, ojciec oficer rezerwy z Pińska, zdążył uciec z okupacji sowieckiej na stronę niemiecką. Oni później dołączyli i ojciec go na pewno tak nie wychowywał, ale on wybrał zło, najgorsze z możliwych, służenie Sowietom, czyli wbrew całej tradycji rodzinnej. Później w tych papierach partyjnych ma. Z ojcem kontaktów nie utrzymuję, a z matką na tematy nie rozmawiam. Czyli jestem już czysty od strony ideologicznej, całkowicie przygotowany. I wreszcie prosi o przyjęcie do partii. Już jest członkiem, odbył staż kandydacki i wreszcie prosi. Chciałbym samym sobą jako członek partii służyć nieśmiertelnej idei Stalina, który nam wszystkim pozostawił doprowadzenie swojego dzieła do końca.
przyczynić się jak najwięcej, na ile potrafię, do wykonania tego testamentu. To moje najświętsze marzenie. To są rzeczy, które tych ludzi skreślają. Dla normalnych Polaków to powinno być całkowite skreślenie. Co z tego, że może dobrze pisał, może się to komuś podobać, i tak dalej. Jeśli to wszystko, co napisał, to jest nieprawdą, bo to jest w tej chwili kwestionowane. W wielu miejscach nie był. Opisywał na podstawie rzeczy, które przeczytał gdzie indziej, albo poprzeinaczał, to później było prostowane. Ale my tego nie bierzemy pod uwagę, bo my tego nie znamy. Nikt w tym tak głęboko nie siedzi. Mamy tylko Ryszarda Kapuścińskiego, laureata bardzo wielu nagród, zasłużonego, no prawie by mu Nobla dali. Cmokają nad nim do tej pory. Jak było spotkanie na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, to też jest groza i znak czasu. Spotkanie na temat Kapuścińskiego i była jego żona. I tam peany śpiewali na jego cześć, tylko brakowało międzynarodówki. I gdy wstałem, powiedziałem parę słów, przeczytałem parę takich kawałków, szok. Myślałem, że mi sprawę zrobi. Nie, nie zrobiła. Przemilczała. Trzeba wszędzie interweniować i trzeba wszędzie, gdzie się tylko da, mówić o tym jednoznacznie, jednym głosem. Inaczej nie tylko, że przestaniemy być u siebie, przestaniemy być sobą. I to się z nami cały czas dzieje. Cała sfera elit żydowskich w Polsce. Temat tabu. Nawet koledzy do mnie mówią, ty wiesz, ty tak, może tak o tym nie mów, tak, bo ja mówię, dlaczego? No, sam rozumiesz, ja mówię, co, nie wolno? No tak, a jak to mi zabroni? Ale wiesz to, za to można zapłacić. A mnie, no można, ale może nie. A może przed tą zapłatą da się coś jeszcze zrobić. Każdą sprawę, którą możemy, to powinniśmy odkłamywać. I mamy znowu przykład, 68 rok. Adam Michnik napisał, że to był drugi Katyń w Polsce. 68 rok. Prezydent Andrzej Duda, modląc się na dworcu gdańskim pod tablicą poświęconą emigrantom marcowym, powiedział, że on przeprasza rodziny tych, którzy wówczas zginęli. Kto zginął? W jaki sposób? Może zaginął na dworcu przez chwilę, to było wszystko. Wwozili tabuny dobra, wagony przyczepione do tych luksusowych ekspresów, które jechały do Wiednia czy do Paryża. Mogli wszystko wywozić. Wyjeżdżali ci, którzy chcieli. A kto nie chciał, to został. Jeden Michnik pojechał, sędzia wojskowy, bo się bał odpowiedzialności, ale drugi, młodszy, Adam, został. Nikt mu krzywdy nie zrobił. Co więcej, ma się bardzo dobrze. I tak po kolei, idąc przez te rodziny, możemy pokazać, że ta historia wyglądała nie tak. Ale jeśli prezydent naszego państwa oddaje im taki szczególny hołd i mówi, że on przeprasza rodziny tych, którzy zginęli, tam gdzie nikt nie zginął, to on sprowadza to wszystko rzeczywiście do drugiego Katynia. Bo tak powiedział Adam Michnik. Drugi Katyń dla Polski. Czyli utraciliśmy całe praktycznie elity. A co to były za elity? Jeden z emigrantów, to niewiele przykładów, bo już tak jest późno, ale jeden z emigrantów marcowych i później tych działaczy żydowskich z aparatu bezpieczeństwa, z UB. Mówi tak. Dzisiaj Żydzi są napadani za tę wielką robotę, którą własnymi rękoma wykonywali, oczyszczając w pierwszych latach po wojnie Polskę ze śmieci i z gnoju. Kim my dla nich byliśmy? I jak my z nimi rozmawiamy? Na kolanach? Czy jednak powinniśmy przynajmniej głowę do góry podnieść, nie opuszczać i przestać się wstydzić za winy niepopełnione? Ale to trzeba potrafić, trzeba chcieć i trzeba wiedzieć. Kończąc, już chciałbym przytoczyć bardzo ciekawą wypowiedź Witolda Pileckiego z okresu okupacji o mniejszościach narodowych. To taka świetlana postać, wiemy o Pilecki, zamordowany, był w Auschwitz, komuniści, pomniki, tablice tu są rzeczywiście, ale głębokiej wiedzy na temat takiej osoby, jego działalności nie ma. A Pilecki wypowiedział się między innymi tak. W czerwcu 40 roku, na samym początku, naród polski musi wyłącznie sam rządzić się na swoich ziemiach, uznając i szanując jednocześnie prawo do życia tych wszystkich narodowości, które na jej terytorium się znajdują. Jednakowoż wszelkie żywioły Polsce wrogie muszą być z granic naszego państwa usunięte. Dlaczego tego się nie przytacza? Nie pasuje do całości. Burzy obraz. Bo on ma być taki cukierkowy, taki właśnie jak taki lizaczek tam małym dzieciom dajemy, o jakie to dobre. Natomiast tej głębi wiedzy nie ma i
prawdopodobnie nie będzie. Ostatnia, już teraz naprawdę rzecz, wiem, że przesadzam z czasem, to jest coś, do czego można byłoby wrócić, gdyby była wola polityczna. Tej woli nie ma i w tych układach, które są z takimi elitami czy pseudoelitami, jakie mamy dzisiaj, po prostu nie będzie. Ale warto to przypomnieć. Była taka próba, wprawdzie późna, jak się wydawało, ale nie aż tak późna, żeby dalej tego nie kontynuować. Projekt uchwały Sejmu z 8 stycznia 2002 roku. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje, że czyny popełnione na Polakach w latach 1944-1956, polegające na dokonywaniu morderstw, poważnych uszkodzeń ciała oraz rozstroju zdrowia psychicznego z powodu przynależności do narodu polskiego i wyznawania wiary katolickiej w ramach zwalczania przez władze komunistyczne działań na rzecz niepodległości Polski, a także w ramach walki z religią i kościołem katolickim, niszczenia polskiego życia politycznego i niezależnej działalności społecznej, tzw. walki klasowej oraz zwykłego terroru zmierzającego do zastraszenia społeczeństwa polskiego przez funkcjonariuszy zbrodniczej organizacji Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, Prokuratury Wojskowej i Sądownictwa Wojskowego, o których mowa, stanowią zbrodnię ludobójstwa w rozumieniu konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku. Gdybyśmy uznali, że w Polsce, na naszych ziemiach, po 1944 roku dokonane zostało ludobójstwo, bo kto zna skalę ofiar? Wiemy o tych kilku tysiącach skazanych przez wojskowe sądy i cywilne na kary śmierci, gdzie te wyroki były wykonane, ale kilkadziesiąt, a może sto kilkadziesiąt tysięcy ludzi zamordowano w trybie pozasądowym. W tych właśnie ubeckich obławach, gdzie jednorazowo ginęło po 100-200 osób, nawet nie zostały spisywane dane personalne tych osób. Także szukanie ich po nazwiskach nic nie daje. Byli i przepadli. To było ludobójstwo i trzeba by do tego wrócić. I wreszcie było specjalne zobowiązanie Sejmu dla prokuratora generalnego. Sejm zobowiązuje prokuratora generalnego do zwrócenia się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o ściganie winnych popełnionych w Polsce zbrodni ludobójstwa. Tego nie zrobiono. Nikt się nie zwrócił. Kto był wtedy prokuratorem generalnym? Towarzysz Włodzimierz Cimłaszewicz. No jak on się miał zwrócić, żeby tatusia ścigać? Jeszcze by tego brakowało, prawda? W takiej jesteśmy sytuacji. Często się spotykam z zarzutami. Panie, pan tak mówi, to takie pesymistyczne. A jakie to ma być? Było jeszcze gorzej. Jak nie zaczniemy od dołu, nie zaczniemy na tym poziomie przyziemnym wiedzieć, ile zbrodni, jakie zbrodnie, kto je popełnił, dlaczego ich nie rozliczano, kto jest winny temu, że ich nie rozliczano. Bo to nie jest tak, że to wszystko samo się stało. Są siły, są organizacje, są osoby polityczne, które działają, które z jednej strony mówiły tak, ale robiły nie. I ręka w rękę z tamtymi. Niestety. A powinien być ostracyzm. Przynajmniej to. Byłeś w komunie, kilkanaście lat funkcyjny. Dobrze, jesteś wybrany, działasz w SLD, teraz tam jakieś tam partie razem, jakieś biedronity, jakieś nie wiadomo co, ale ja tobie ręki nie podam, bo ty nigdy nie powiedziałeś tak, byłem po tamtej stronie. To zło rzeczywiście się wydarzyło. Ja w jakiś sposób bierny w tym uczestniczyłem. Ja nie mordowałem, ale byłem w formacji, ja tego nie wiedziałem. Gdyby tak powiedział, to byłoby uczciwe. Czy któryś z nich poszedł do kanosy? Czy któryś z nich powiedział coś takiego? Nie. To jest to osławione powiedzenie towarzysza Czarzastego w jednej z publicznych audycji, bodajże w telewizji, gdzie dwie strony sporu się zmagają między sobą. I tu jedni mówią, że zdobyliśmy władzę, a on mówi, wy żeś tak nie zdobyli, my wam tą władzą podzieliliśmy. I do dzisiaj to trwa. To jest gra pozorów na zewnątrz, a wewnątrz niestety nie. Jak się Polacy nie zaczną organizować, nie zaczną się uczyć sami, samodzielnie, na własną rękę, to będziemy tylko i wyłącznie narzekać i będzie nas coraz mniej. Bo co chwila ktoś będzie odpadał, powie, to nie ma sensu, tam się zbierają, coś tam mówią, nie wiadomo po co. Ale są jeszcze tacy, którym się chce. Jeśli jeszcze nam się chce, to wykorzystajmy tę okazję i zróbmy to, co jest po prostu niezbędne. Pierwszy postulat, dekomunizacja Polski, spóźniona o ponad 3 dekady.
ale to nie znaczy, że nie można tego przeprowadzić. Jeśli Żydzi potrafią ścigać jakiegoś zbrodniarza niemieckiego, czy ukraińskiego, czy łotewskiego, mimo że ma 100 lat jeszcze i symbolicznie go skazują, on później tam dogorywa na tym łóżku szpitalnym z wyrokiem na 2 czy 3 lata, dożyje jeszcze parę tygodni, czy góra kilku miesięcy, to znaczy, że my też możemy swoich zbrodniarzy ścigać, swoich. Oni nie są nasi. To są ci, którzy zbrodnie popełniali na nas. Inni mogą, a my nie. Może nie chcemy. Dziękuję bardzo.